nam Słowianom mieczy odebrano. Nam Słowianom mieczy nosić zakazano. Nasze ziemie zaprzedano, nasze imię zapomniano, nasze miecze odebrano. Lecz nadejdzie taki czas, gdy się zrodzi ogień w nas, gdy zapłonie wielki głaz, kiedy wróci nasza sława. Gdy zapłonie ogniem lawa, gdy zapłoną rzeki światła, gdy zapłonie święta Atra. Gdy nadejdzie nowy czas, gdy wskrzesimy ogień w nas. My Scytowie, Wandalowie, Kelty, Lachy i Harowie, dzisiaj wstajem z kolan, tak jak to się zowie. Będzie o słowie, które nie jest słowem bluźnierczym, ani słowem brzydkim, ale jest słowem zmodyfikowanym i osłabionym. A dokładnie chodzi o słowo czarwon. Słowo czarwon teraz jest znane pod nazwą czerwony, czyli to A zostało zmodyfikowane na E i w taki sposób zostało zakamuflowane prawdziwe znaczenie, które oznacza czarwon, czyli won to jest won, wynocha, tak? Czyli won, a czar to czar. Te czerwone takie wstążki, czy wilki na przykład się też boją koloru czerwonego, to jest właśnie won i jest to kolor ochronny przed magią, przed różnego rodzaju złorzeczeniami, przed klątwami, tego typu rzeczami jakimiś. Przeciwieństwem jest kolor czarny, czarna, czyli na czary. Czarny to jest właśnie przyciągający czary i dlatego są czarne koty, czarne czarownice, czarni księża, czarnoksiężni, nie? Czarni księża. No to są wszystko jakby związane z czarami, a to jest ochronny, czyli no, przeciwieństwo tego czarnego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witaj dalej, bo tak chciałeś, żeby się do Ciebie zwracać, także tak się będę zwracał. Cześć Grzegorz. Cześć. I cześć słuchacze. I dzisiaj znowu całkowicie inny gość. Ostatnio mieliśmy Tomka Kosińskiego, który też zajmuje się historią Słowian i też napisał wiele książek. Tu mamy dużo młodsze pokolenie, ale za to co cieszy właśnie, że dużo też młodych ludzi zaczyna interesować się korzeniami naszych przodków, kulturą Słowian, ale nie tylko etymologia, słownictwo. W sumie to słownictwo i to mównictwo to wszystko jest przecież jakby taką esencją przypisaną do Słowian, a bardzo dużo osób jakby lekceważy tą dziedzinę wiedzy, która tak naprawdę może nam dać powiązanie tych puzli historii w całość. No i tutaj... Słowianie i słowo. Tak, no właśnie. Myślę, tutaj... to warto się zainteresować tym słowem, to od nas tego nazwa. No. Całkowicie, może być jeszcze, może się jeszcze tak okazać, że wszystko od tego, że pierwsze było słowo i wszystko od tego słowa można powiedzieć się toczy tutaj i te puzzle możemy właśnie ułożyć na bazie, jak poukładamy też swój język, który miał przez setki lat wiele perturbacji, chociaż jest uznawany za jeden z najbardziej trudnych języków świata, łącznie tam z chińskim, to jednak te trudności wynikają z tego skomplikowanego języka i nie wynika to, że ktoś nie miał wiedzy tworząc język, tylko właśnie, że ta komplikacja polega na tym, że ma wiele różnych, dużo więcej jest określeniowy i nawet spotkałem się z informatykami, którzy przyjeżdżali do Polski studiować informatykę, dlatego że w polskim języku, który ma, mogą dużo więcej zrozumieć, jest dużo więcej też określeń, których nie ma w językach postłacińskich, że je tak nazwę, bo w większości języków, które dzisiaj się ludzie chcą uczyć, tak naprawdę chcą się uczyć sztucznych języków wynikających ze sztucznego języka łaciny, która była sztucznie stworzona na potrzeby Cesarstwa Rzymskiego i te podobieństwa wynikają w całej dzisiejszej mowie europejskiej, też czy kultury zachodniej, ale tak naprawdę nie wynika wszystko z łaciny, tylko dużo tutaj zostało pewnych rzeczy zapomnianych. I tutaj wracając
do naszej tradycji. Oczywiście musimy tutaj jakby przedstawić Radego pod kątem astrologii wedyjskiej, bo ostatnio mieliśmy księżyc w Lwie Maga. To są właśnie te edukacyjne konstelacje związane z historią. Tym razem mamy to samo, ale troszeczkę z innej strony, że węzeł południowy Ketu jest właśnie w konstelacji Maga Lwa, który jest od przodków historii. To jest jakby, interpretując to w najprostszym języku, człowiek rodzi się z takim jakby zasobem historycznym, etymologicznym, i to jest zasób oczywiście, a węzeł północny jest w Daniście, czyli w wodniku, który jest właśnie prekursorem, który jest taki ciekawskim świata, jest to bardzo otwarty też umysł u takich ludzi i to też warto się na tym pochylić, bo coś w tym musi być, tym bardziej, że cechy wodnikowe są znane z tego, że jak się do nich mówi, ktoś pierwszy raz coś słyszy, to nie do końca może to zrozumieć, dlatego że wodnik bardzo często wyprzedza dane czasy o 10, 15, 20 lat. Ma te swoje idee i koncepcje i jest takim właśnie prekursorem bardzo często też. Także tak od dłuższego czasu się tak zwaniamy, ale jakoś nie mogliśmy się umówić na nagranie i akurat przyszła taki moment, kiedy warto zrobić takie omówienie naszego języka, choć tutaj jest dużo też koncepcji, nie wszystko zakładamy, że jest to stuprocentowa potwierdzona prawda, ale też nie o to chodzi, bo żyjemy akurat w czasach, kiedy musimy się opierać na różnych dziedzinach wiedzy, żeby złożyć to w całość. Co o tym sądzisz? Tak, tak, tak. Tak. Co cię w ogóle jakby nakierowało na to wszystko i kiedy to się zaczęło? Wspominałeś mi o kilku takich słowach kluczowych, które znajomy czy kolega ci powiedział, i zacząłeś je tak analizować, i zacząłeś je właśnie analizować pod kątem znaczeniowym. No to Jacek Pawliszyn, mój przyjaciel, on 4 lata temu naprowadził mnie na 3 słowa, wytłumaczył od razu, co one znaczą, i one rozpoczęły taką moją pasję językiem. I to było, pierwsze słowo to było świadomość, czyli świadomość. Mość ze staropolskiego to jest miłość. Mamy to w jego mości jeszcze na przykład. Czyli świadomość to jest świadek miłości. Mówię, jakie piękne. No takie słowo idealne, które no nie sugeruje wiedzy, tylko właśnie tego doświadczania tej miłości i dopiero na tym poziomie można mówić o świadomości. Drugie takie słowo to było zbawienie. Gdzie zbawienie, też bardzo proste słowo i też przekazujące sedno, no bo jak tak ludzie, jak sobie ludzie wyobrażają raj zazwyczaj, to wtedy, kiedy mogą się bawić i robić, co chcą. No i jeszcze trzecie słowo, które też mi powiedział, martwy, martwi się, no i też to takie prawdziwe. No i wtedy zacząłem zwracać uwagę na słowa, a później jeszcze po jakimś czasie Jacek podesłał mi książkę Mównictwo, pierwotna mowa bochów, lachów naszych praojców Piotra Czarkowskiego, która też bardzo dużo takich informacji dała, jak czytanie na wspak na przykład naszych słów. No i jest to też taka zasada naszego języka. I później kolejne badania dały kolejne bardzo ciekawe odkrycia. No tak, to Czarkowski w tej swojej bardzo starej książce. On też jakby troszeczkę nie mówił tego, że to wie skądś, tylko troszeczkę starał się logicznie wiązać ten swój język polski, stary, ale tam jest bardzo dużo sensu w tym, no bo powiela się to bardzo często w różnych wyrazach, prawda? Czy jesień, niesień, określenie wiosny, nawieś, czy jesień. Także tutaj faktycznie jest wiele, wiele takich przykładów i w którychś tam z twoich odcinków widziałem, że też mówiłeś o słowie ciało i odwrotność, bo to też była taka zasada ukrywania pewnego znaczenia w wyrazach od lewej do prawej, z prawej do lewej, a czasami było to różnie, prawda, interpretowane. No, jak udostępnię ekran, jak mi dasz, to ja mogę pokazać to słowo, bo akurat mam gdzieś tutaj też w slajdach na wierzchu. Nasze ciała. I samo słowo ciała jest takim kolejnym przykładem i dźwiękonaśladowczości oraz kolejne zasady w ogóle, jaka funkcjonuje w naszym języku, mianowicie czytanie w dwie strony. I mamy bardzo, bardzo dużo słów czytania w dwie strony. To jest akurat teraz pierwszy przykład, ale i w tym odcinku jeszcze w kolejnych będzie tych przykładów też setki, bo to jest po prostu zasada,
o której też nam nie powiedziano w szkole, ale tak jest. No i czytając ciała od tyłu, mamy awaidź. Powstaje no słowo. Obojętnie kogo uszczypniemy, czy to będzie Indianin, czy to będzie czarnoskóry człowiek, czy to będzie żółtoskóry człowiek, czy białoskóry człowiek, czy zielonoskóry, no to każdy awaidź, 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 jak się go uszczypnie. Tak, więc to jest taki, takie słowo, które jest jednocześnie obrazujące ciało, że ale jeszcze jest to też w rodzinie wyrazu, bo ciało, całe ciało i jak całość to jest ciało, a ono później dzieli się na jakieś organy, komórki i tak dalej, więc też to później jest cała rodzina wyrazów do tego już dobrana, do tej dźwiękonaśladowczości czytanej na wspak, co w innych językach też tego nie ma. I zauważyłem, że w naszym języku jest bardzo, bardzo dużo słów dźwięko- i gestonaśladowczych, co już nawet w innych słowiańskich jest już tak już zatarte. W naszym języku jednak śmiem twierdzić, że jest najwięcej na świecie dźwięko- i gestonaśladowczych słów. No to może pokaż jakieś slajdy. Czy przykłady z twoich slajdów tutaj lepszego zobrazowania? No na przykład samo wołanie, bo to jest jakby jak woła człowiek, no to mamy już podobny dźwięk do szczekającego psa, który robi wof, 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 wof. I tutaj na tym w ogóle jest oparte samo słowo, jakby konstrukcja słowa, to w środku mamy to łow. I to jest to łow, wof, 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 wof. I porównujemy do psa. Pies nas nawołuje, jak przychodzą goście i tak samo my nawołujemy siebie jakoś, chcemy się porozumieć, chcemy kogoś zawołać, tak jak ten pies zawołuje nas, bo coś wyczuł i pomaga nam, tak? Goście, 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 zobacz. No to tutaj też jest to jako porównanie, ale jako, że też kolejną zasadą naszego języka jest to, że każdy dźwięk ma znaczenie, no to zamieniono dźwięk wy na ły. Jest zamiast wow, 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 jest woł, 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 czyli jest wołanie. I jest to też taka symbolika, która pokazuje, że jest to jednocześnie dźwięko naśladownictwo, ale ta zamiana litery jest przemyślana, która oznacza łączenie, czyli litera ły w naszym języku oznacza łączyć i to jest znaczenie tej litery. No i zamieniając to wy na ły, nasi przodkowie sugerują, że to słowo, wołanie nie jest szczekaniem na siebie, ale jest porównaniem do szczekającego psa, który woła, ale jednocześnie my nie szczekamy, ale łączymy się przez to. Czyli to porównanie do szczekania, ale sugerowanie, że łączymy się, a nie szczekamy na siebie. Czyli to jest też takie bardzo trafne akurat w samym słowie, bo samo słowo jest tak skonstruowane, że w połączeniu ze słowem sława, jakby słowo i sława, jak postawimy te dwa słowa obok siebie, to w nich już są zapisane wszystkie zasady budowania naszego języka. Tylko w tych dwóch słowach właśnie zawarto wszystkie zasady. Słowotwórstwa. Co jest takie bardzo ciekawe, że w tych dwóch słowach akurat. No i kolejne właśnie to czytanie na spak, o czym też już powiedzieliśmy, i to wołanie czytane od tyłu to jest łow, łowienie. I pies też pomaga w łowach, jeśli idzie się na polowanie, ale to słowo, to wołanie też jest łowieniem jakoś, czyli zdobywaniem uwagi, tak, żeby ktoś nas jakoś słuchał, żeby ktoś chcemy coś przekazać. Więc jest to no takie bardzo też uzupełniające się znaczenie. Później jeszcze potworzono struktury dwudźwięczne, trzydźwięczne jako uzupełnienie i tak powstały słowa, jako rozbudowanie tych pierwszych pojedynczych dźwięków, którym na początku nadano znaczenie, no bo jak ludzie zaczynają mówić, no to pierwsze co, to nadają znaczenia no pierwszym dźwiękom, którym już można nadać znaczenie, no bo to już jakby już jest coś rozróżnianego. A, o, u, w, sz, m, to już każdy jest inny charakterystyczny dźwięk, który może mieć znaczenie. A jak nikt inny nie umiał mówić, no to te znaczenia muszą być logiczne i takie, żeby ktoś sobie mógł to wyobrazić. Więc najłatwiej to te znaczenia było na podstawie tego ułożenia ust i języka i porównywanie.
co jak pokazujemy językiem w górę, l, no to chodzi coś do góry, a jak pokazujemy w górę, to powstaje dźwięk l, l, l. I dlatego l oznacza w górę, wznosić się. Ły z kolei, jak już mówiliśmy o tym znaczeniu ły, no to ły to jest taki buziaczek. Ły, ły, ły. Nie? Ły. No to to jest takie chwilowe połączenie, no bo tak się ludzie łączą często, nie? Przez takiego buziaczka. Ale to jest to ły takie, że zabieramy z powrotem usta. Ły. Czyli chowamy. I to jest właśnie ły, czyli takie połączenie, które jest chwilowe, czyli możemy połączyć, ale możemy odłączyć, czyli coś takiego, co nie jest na stałe. A z kolei jak weźmiemy to ły, zostawimy długo w tym kształcie, to mamy u, czyli u. I czyli te usta zostają na stałe. U. I u już oznacza połączyć na stałe, czyli tak zmieszać, że już się nie rozłączy tego, czyli jakbyśmy zmieszali piasek i żwir, to już nam ciężko to później odłączyć, tak? Bo to już jest jakaś tam konstrukcja, która... A może jakieś która przykłady będzie... z literką eł? Jakieś wyrazy czy przykłady, to co mówisz tutaj, żeby zobaczyć? No to samo łączyć już jest przykładem, bo to łączyć, ły oznacza łączyć, ale łuna też jakieś, albo co to jeszcze jest w połączeniach, jakieś tutaj może jakbym ły wziął, zaraz włączył na no włącz tą, ten slajd właśnie z EU. Sama litera, bo to jest tak, że jak już, bo tematem przewodnim odcinka to jest właśnie runica i pokazanie tych literek. Jakby ktoś się tak zastanawiał, o czym będziemy rozmawiać, a przy okazji jakieś tam inne rzeczy widzą, ale... No tak, tak. No i ły to jest w taki sposób. Akurat tutaj jest zapis runiczny i łaciński i sobie zaraz go porównamy, ale zacznijmy najpierw od u, ponieważ u jest tutaj, zobaczcie, w runicy bardzo zbliżone do siebie, u i ły. To dlatego, że ten dźwięk też jest zbliżony i w runicy to podobieństwo jest zachowane i ten symbol tego dźwięku, podobieństwa, a łacina już poucinała i pozmieniała po prostu. I samo jak chciałeś przykład to, tego ły, to właśnie łacina, czyli ły to jest łączyć, a cin to jest morfem, który oznacza ucinać, czyli ły, a cin. Połączenie zmienia cięcie, wcięcia, czyli pocięło połączenie. I te połączenia zostały poucinane w łacinie. I właśnie w tym odcinku zobrazujemy wam to, jak bardzo jest to poucinane. No i teraz ten zapis ironiczny u to jest dziubek, tak? Jak robimy tutaj dziubek, to zapis runiczny też mamy dziubek. Jest narysowany symbol dziubka. Jakby w słowie dziubek mamy u, tak? Bo to jest dziubek, robimy u. Czyli jest to ten dziubek u. No i tutaj jest dziób narysowany. W tym momencie jakby to bardzo przypomina literę V, ale to już są zmiany łacińskie właśnie, która poucinała i zmieniła na coś takiego. Czyli nie wiem, czy widzisz tą zieloną kropeczkę? Nie. Na ekranie? A, no to może nie. Jakbym udostępnił cały ekran, to zrobimy tak. O, teraz będzie chyba lepiej. O, teraz widać? Teraz widać, tak. No. No to tak, to teraz łacina zrobiła coś takiego, że był dziubek, a tutaj teraz spłaszczono ten dziubek, czyli niby to samo, niby jest skopiowana litera, ale ten łuk usunął dziubek, to nie już jest dziubek, to już jest po prostu coś podobnego, ale usunięto prawdziwe znaczenie, czyli w taki niby delikatny sposób, no niby delikatna zmiana, a jednak usunęła prawdziwe znaczenie i nie widać tego aż tak dokładnie.
Z kolei litera ły to jest takie połączenie, ale na chwilę, tak jak już powiedziałem. U to jest scalenie już takie, które nie zmienimy, czyli jak już mówiliśmy o tym morfemie cin, czyli to jest cięcie, to u cięcie to już jest scalone cięcie, czyli już nie odetniemy, nie zmienimy tego. Już u ciął, czyli scalił cięcie, czyli już tego nie zmienimy. Już jest ucięte i nie cofniemy tego. To już jest u. Ugryzł. Gryzł, gryzł i ugryzł. Już nie zmienimy tego, że on nie odgryzie. Już jest to scalone, połączone i... Ale właśnie literka U też często oznaczała odcięcie od czegoś, czyli u boku czegoś, oddzielone od całości, prawda? Literka U. U boku, ale to już jest scalone u bok, czyli przy boku, to jest scalony bok. Przy scalonym boku. Że jest przy głowie, prawda? Ale ucho to już jest, tu mamy uszy, bo tutaj jest, tak jak ty podawałeś przykłady z tych wed, to tam jest na szy oparty słownictwo z wed. I tak jak jest u nas, uszy, to jakby w wedach to już są dłuższe słowa, ale w naszym języku mamy usz, czyli... tak naprawdę dwie litery, bo ta trzecia Y to już jest gramatyka. I w gramatyce też to szy zamieniono na chy, czyli ucha, uchom, ale to jest uszy, usza, uszom. To tak mogłoby być kiedyś. I litera szy oznacza sygnał, czyli to jest od szumów, bo szy to są szumy i to jest symbol powietrza, a dźwięk jest przenoszony przez powietrze, więc jest związany z informacją, właśnie jak ja do ciebie mówię, to najpierw idzie wibracja dźwięku, później mikrofon, później kabelek i później znowu wibruje ten głośnik i ten dźwięk trafia do ciebie poprzez ten powietrze, czyli to jest nośnikiem informacji, więc uszy to jest usz, czyli scalasz ten szum, one scalają szum, czyli są... łączą, który już później już połączony jest z tym dźwiękiem, z tym sz. I dlatego stąd jest to, że nie u boku, tylko jest scalone, a że akurat to scalenie często jest związane z bokiem, bo coś jak jest scalone ze sobą, to jest przy czymś, czyli jest z boku. To stąd powstaje jakby takie, moim zdaniem, pozorne znaczenie, ale jakby podstawą jest czyli to, że się długo całujemy, już na stałe połączone, czyli takie podstawowy gest, który każdy zrozumie, jak nie umieją mówić. No przejdź może do jakiejś ciekawsze literki R, może być to jest związana z energią, lub B. R litera akurat tutaj też jest, akurat R jak mówimy, to jest rezonans jakiś, tak? Bo to jest właśnie i teraz jak język tak lata tam góra, dół, góra, dół, góra, dół, to tworzy jakąś częstotliwość. I tak jak na sinusoidzie jest, albo nawet na prostokątnym wykresie to właśnie będzie raz góra, raz dół, raz góra, raz dół, to jest właśnie symbol tego, czyli jakaś częstotliwość. I teraz zapis runy R, to tak jakbyśmy sobie bokiem, tutaj jest zapisana właśnie sinusoida. Widzisz, jest jakiś tam poziom, tylko że na bok jest przesunięta. Jest na bokiem po prostu. I ta częstotliwość idzie z góry w dół i ona jest częstotliwością. I na jakiejś podstawie, czyli jest najniższy poziom i na niej się odbija ta częstotliwość. A z kolei łacińskie ry, duże, już usunęło sinusoidę, ponieważ zrobiło najpierw łuk, a potem prostokątny. Czyli to nie jest częstotliwość już, tylko to jest jakaś zmienna. Czyli najpierw mamy sinusoidę, a nagle częstotliwość przechodzi w poziom trójkątny. Czyli już zepsuło częstotliwość, ponieważ już nie daje powtórzalności. No tak, a z kolei... to mnie nie dziwi w ogóle, to łacinicy tego nie znali, tej zasady pisania run. Znali, specjalnie poucinali, łacina ucina. I teraz jakby specjalnie
żeby mózg coś tam może świtał, ale pousunięto, bo to jest jakby taki był cel, zamglić wszystko. A z kolei mała litera ry, no to jest też symbol częstotliwości oparty o kwiecie życia, o kwiat życia, bo jakby kwiat życia to ten mały jeden, ten to jest jedna częstotliwość i kwiat życia jest symbolem częstotliwości wspólnej, jakby połączenia, a ta jedna mała to jest ry jako, i teraz hieroglif ry, akurat tutaj nie mam jak pokazać rysunku, ale właśnie jest bardzo podobny do małej litery ry. Jest narysowany ten, jedna część kwiatu życia to jest hieroglif ry. A tutaj jest jeszcze mniejszy tego element w małej literce ry, czyli jest zachowana akurat tutaj ta jakaś częstotliwość, ale już popsute, czyli duże ry psuje jakby wykres, a małe ry popsuło tą część hieroglifu. Więc to jest takie zabawne, że jedna i druga coś popsuła. A z kolei ży, jak już mówimy o ry, no to ży to jest bliskie, odwrócone akurat ry do góry nogami, jakby runy. I ży oznacza ustawienie. To już jest też dźwiękopodobieństwo. To jest takie jak maszyną, jakbyśmy robili. To jest coś związane z jakimś ustawieniem. Na przykład narzędzie jest wpisane przez ży. Narzędzie ustawia coś. Rzekanie. Jak rzekamy, to też ustawiamy coś jako słowem. Rzekać. Narzekać, wyrzekać. To są jakieś ustawienia. No i albo inną taką ciekawą literą, bardzo istotną, która też pokazuje trochę zasadę łaciny, ale też mądrość naszych przodków, no to litera ny i ni, bo jakby je warto razem omówić. Litera ny, ona kieruje, jak mówimy ny, to język kierujemy do góry, czyli jest ny, w górę, jakby pokazujemy jakby na piedestał, czyli tak by w stronę 45 stopni naprzeciwko nas w górę. I to jest nad, naj, coś w górze po prostu, jakiś symbol tego nad. Inaczej też tak. Czyli jak Sławianie, bo Sławianie idą w górę, wznoszą się, to jak coś jest w górę, to możemy wyrazić na to chęć, czyli wznosi nas jakoś. I dlatego mamy takie słowo jak no, które jest bardzo krótkim, potwierdzającym słowem. Jest krótsze niż tak. No, bo to jest do góry i o, które oznacza punkt, czyli ny o. A z kolei litera ni to jest. Tak, najpierw język idzie do góry, a później zrzucamy go w dół. Ni. Czyli wskazujemy kierunek spadający, kierunek w dół. I stąd jest znaczenie tej litery, czyli zrzucanie, kładzenie czegoś w dół, upadek jakiś, ale jednocześnie negacja, czyli nie. Jakby jako nie, że to jest w dół. Jak coś leży na stole, a nam się nie podoba, to zrzucamy wtedy. I to jest nie, nie chcemy na to patrzeć. To jest jakieś niszczenie, czyli ni, bo niszczenie zaczyna się od ni, czyli nie chcemy tego, to niszczymy. No i teraz przykłady tego ni jest w wielu różnych słowach widać na początku często, jak jest ni, to jest negacja, czyli nigdy. Gdy coś tam. A jak zaprzeczamy ni, to jest nigdy. Nic, ce oznacza wszystko, a nic to jest nie wszystko. Albo kto to ktoś, a ni to jest nikto. No i tak zaprzeczamy tym ni. I teraz zapis run, no to zapis runy ny to jest taka prosta kreska, która oznacza nad wszystkim, bo tutaj jest jeszcze taka góra, która jest symbolem różnych innych argumentów, które są w jakiejś przestrzeni, czyli coś jeszcze jest, ale ta prosta kreska jest nad tym, czyli jest nad wszystkim, czyli nad wszystkim pozostałym, czyli jest takie niech tak się stanie, czyli ny i ech. Nad wszystkim istota energię miesza, czyli wszystko inne się nie liczy, to jest nad. A z kolei litera ni ma nad tym krzyż.
A symbol krzyża to jest symbol zamknięcia. Symbol prostej kreski to jest symbol przepływu. Czyli tutaj mamy przepływ nad. A w tym przypadku mamy krzyż nad wszystkim. Czyli krzyż zamyka, bo jak też chcemy się przed kimś obronić, to robimy tak. Tak, bo to jest tak, taki standardowy, zamykamy się. To jest właśnie zamknięcie, symbol zamknięcia. I tutaj jest to zamknięcie nad wszystkim. Czyli zamykam i żadne inne argumenty się nie liczą. Ni e, po prostu. I teraz łacina odwróciła to do góry nogami. Czyli najpierw to literka ny, zobaczcie, ona jest bardzo pokrewna do runy. Czyli tutaj mamy obcięty ta kreska. Widzisz tą obciętą kreskę tutaj w literce małej? Obcięta kreska. I co zrobiono? Usunięto ny, czyli usunięto nad. Czyli to nad zrównano ze wszystkim innym. No według ciebie to czyli... ktoś wiedział, znał zasadę, żeby coś takiego zrobić, czy to samoczynnie tak. Po prostu... Nie, no właśnie to są metody, tak właśnie specjalnie, ale każda, czyli każdą runę, tak mogę mówić, i przykład każdej litery łacińskiej, zobaczycie, że wszystko zostało przemyślanie zmienione i przemyślanie uszkodzone w taki najbardziej destrukcyjny sposób, żeby odwrócić do góry nogami wszystko. Czyli tak jak tutaj, było nad, odwróceniem do góry nogami jest zrównanie, czyli... No, nie ma ani lepiej, ani gorzej. Gdybym był dzieckiem i popatrzył na tą runę, to łatwiej by było sobie wyobrazić, że to chodzi nad czymś, nad tak. Górą jakąś, czy na niebie. To bym na pewno bym sobie to wyobraził, ale patrząc na tą literkę ny, nie wiem, co by mi to miało mogło przypominać. No właśnie, no i właśnie tak to, i dlatego tak zostało to zrobione. A litera ny to też tutaj jest kopia prawie, tak? Bo tutaj mamy też wyrównane po prostu. No tak. A litera ni po łacinie jest wyższa niż ny, czyli tutaj jest kreska nad, czyli to zapisując w taki sposób, to jest odwrócenie do góry nogami, czyli to oznacza tak, a to oznacza nie, a to jest wyższe niż ny. Czyli ogólnie pisanie takim symbolem to jest to jest taka konkluzja, którą miałem na koniec odcinka powiedzieć, ale pisanie łaciną to jest bluźnierstwo, ponieważ wszystko właśnie jest odwrócone do góry nogami i mówiąc nie, piszemy tak. Mówiąc na przykład ly, przykład litery ly. To może tutaj widzisz to, biorąc pod uwagę wiele zaułków kodowania języka prawa morskiego, w prawie morskim, bardzo często oni chcą wymusić nasze przyzwolenie na coś. Czyli my mówimy, nie wiem, tam w sądzie amerykańskim sędzia się pyta oskarżonego, czy do you understand? I on to rozumie jako rozumieć, że rozumie, a tak naprawdę i sędziemu chodzi o przyzwolenie, że stoi pod nim, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. I wtedy jeśli on potwierdza, że stoi pod nim, to można powiedzieć, że już zgadza się na to narzucone fikcyjne prawo wody, które nie jest prawem żywej istoty. Podobnie może być tutaj w tym języku łacińskim, żeby poodwracać wszystko do góry nogami, żeby poprzez pewne słowa po prostu negować to, co się robi. To, co się no chce. I jeszcze lepiej, czyli usunięto ni w łacinie, a ni to właśnie jest zaprzeczenie i zamieniono na ny. Czyli w łacińskich językach nie ma ni. Tam jak chcesz zaprzeczyć, to mówisz no. Albo nein, albo tego typu jakieś odmiany. To wszędzie jest tak, tak, tak. Czyli chcesz batem? Nein. Czyli mówisz tak. Chcesz batem? No. To mówisz no, czyli potwierdzasz. To wszędzie jest tak, tak, tak. Ponieważ niewolnik nie może zaprzeczyć, to niewolnik musi potwierdzać. Więc jakby pokazujesz język w górę, czyli robisz gest, no bo oni robią gest. Czy tego chcą, czy nie? Pokazują n, czyli pokazują do góry. Dlatego to są języki niewolnicze, które mają za zadanie wprowadzić to, że nie wolno ci odmówić. Niewolnik zawsze ma potwierdzić. Cokolwiek byś nie powiedział, musisz zawsze, no właśnie. Tak, bo albo mówisz yes, czyli jesz, bo to wtedy przyjmujesz do siebie,
bo to jest je i takie tam i otoczenie, to jest wchodzenie w otoczenie i tak dalej, albo no, czyli wchodzisz to dalej, tak, czyli tak albo tak, ty masz wybór. Możesz wybrać, czy bardziej, czy mniej troszeczkę, ale to tutaj nawet w angielskim czy w niemieckim to nie ma troszeczkę czy bardziej. To jest tak i tak za każdym razem. Więc to jest tak mocno, mocno ciężkie w tych językach, że tam nie da się być wolnym. Nie? Tymi językami, jeśli ktoś chce być wolnym, no to musi rozmawiać językiem Lechii, albo Kaszubskim, albo Śląskim, bo tam jest to ni. A jako znaczenie nie, no bo też jest ni w chińskim, ale ono nie oznacza już nie, tam już jest odwrócone znaczenie, czy to wtedy się nie liczy. Jakby to znaczenie i gest jest prawdziwy. Wchodzimy już do takiej, na takie w sferę tak dziwnych rzeczy, że mogą się wydawać niedorzeczne, ale trzeba mieć otwarty umysł na to, żeby zrozumieć, że tutaj żyjemy w czasach totalnej niewiedzy i także wszystkiego możemy się spodziewać, to co się w historii No, jakby wydarzyło. lećmy dalej, to zobaczycie, że te litery wszystkie są odpowiednim znaczeniem, które mają mocny przekaz. I na przykład właśnie ta litera ly, o której mówiliśmy na początku, że ona wznosi, bo pokazujemy językiem do góry, czyli pokazujemy tak, jak jest narysowana runa, tak? Bo my w taki sposób pokazujemy ly, tak mówimy ly. A teraz zobacz, co zrobiła łacina. Odwróciła o 180 stopni. Jakbyśmy przekręcili ją w prawo, to mamy odwrócone, to jest do góry nogami zrobione ly o 180 stopni. I to jest właśnie symbol, to co zrobiła łacina. Odwróciła do góry nogami wszystko. Widzisz to? No, widzę. To jest po prostu przemyślane. Dobra, odwracamy do góry nogami. To jest po prostu symbol łaciny. No i jeszcze na przykład inne takie słowa, litery, które też mogą to zobrazować, co robi łacina, to na przykład litera ty, bo to jest taki też bardzo piękny przykład, jaka jest różnica w zapisie. Jak mówimy ty, to pokazujemy, jakby możemy w ogóle wyjąć język bardzo do przodu i w formie grota go położyć, czyli ty. I to dalej powstaje ty. I teraz ten grot służy nam do pokazywania czegoś, bo jak mam zajęte ręce i chcę gdzieś pokazać komuś, gdzie ma iść, to wyciągnę język i żebym nie usłyszał, to wydam wtedy dźwięk. Ty. Dlatego to ty jest symbolem wskazywania kierunku, jakiś tor jednocześnie, jakaś konsekwencja jedna za drugim, coś. Kierunek wskazuje bardzo, tory, kierunek, Tak. trasa. Tam, to, No. tutaj, ten, tego, to są No. wszystko jakieś wskazywania No, kierunku. ale zobacz, Ale że tutaj ewidentnie była ta strzałka, czyli wiadomo, że to jest informacja o jakimś ruchu w danym kierunku, patrząc na tą runę tutaj. tak, ale też innym znaczeniem ty jest to, że jak jestem tutaj, a ty jesteś tam, to my jesteśmy w innych miejscach, jesteśmy odcięci jakoś od siebie. Jest między nami jakaś przestrzeń, czyli jest coś tu i tam, czyli jest różnica. Dlatego to ty jesteś symbolem tego odcięcia, czyli jest symbolem jakiejś tego czegoś. Dlatego to są jakieś tamy, tasaki, topory, czyli coś, co będzie właśnie cięło i rozcinało. Tnie, bo tnie to jest ty właśnie, na ty też się zaczyna. No i teraz zapis runiczny, to tak jak powiedziałeś, strzałka, a zapis łaciński to jest taka jakby przestrzeń podzielona na pół. Widzisz, jakby jeden pokój, mamy wspólny dach, czyli jest jakiś dach i jest ściana między tym, czyli jest już pomieszczenie przedzielone na pół. Są dwa osobne pomieszczenia. I No widzę. teraz z intencją Sławian, runicy jest wskazanie kierunku, a intencją łaciny jest odcięcie, podział, żeby byli osobno, żeby nie wiedzieli, co jest za tym, kurtyny stworzyć, tego typu rzeczy. Tutaj też jest ty, jako małe ty, jest jako
krzyż, czyli nie ma wskazania kierunku, tylko jest zamknięcie, podział, bo krzyż jest kolejnym jakby symbolem podziału. Czyli tutaj zamykamy ten wskazany kierunek, zamykamy drogę, to jest to właśnie odcięcie, te. Mhm. Z kolei dy, jak mówimy dy, to możemy wyciągnąć też język, tak jak w przypadku ty, ale ten język jest inaczej ułożony, jest płaski. Dy. Jakbyśmy chcieli przyjąć jedzenie, drot tworzymy do wskazania kierunku, a dy do przyjmowania jedzenia, czyli robimy jak największą powierzchnię tego języka, bo chcemy dostać dostać jedzenie, jak jesteśmy dzieckiem, czyli dy, głodni jesteśmy, dy. I stąd właśnie jest to dawanie, jakby pokrewne do ty, bliskie, ale tutaj już dajemy. I teraz zapis jest bardzo ciekawy, dlatego że runica to ładnie widać, jest to droga, która też jest ze strzałką, czyli tutaj już są konkretne ramy, czyli musi iść do konkretnej osoby, do kogoś, dla kogoś, czyli dla tego i tego, czyli już nie wychodzi poza te ramy, już jest jakąś przestrzenią, ponieważ też jedna, jak jest w przypadku ty, jedna prosta kreska, no to jest wskazanie kierunku, no bo prosta jest nieskończenie mała, jak w matematyce, nie? A tutaj jest już przestrzeń, czyli jest już jakaś droga, którą coś można przenieść, jest już jakaś, no coś do przenoszenia czegoś, czyli tutaj już jest związana z jakimś właśnie dawaniem konkretnym czegoś, a nie tylko wskazywaniem kierunku, przenoszeniem. A teraz zapis łaciński to jest tak, najpierw w literce dy dużej rysujemy prostą kreskę, nie? Tak piszemy, jak zaczynamy pisać na kartce. I ta prosta kreska jest związana z symbolem przepływu, czyli możemy przepływać jakoś, jest już połączenie jakieś narysowane. A później rysujemy ten łuk i zawsze go rysujemy od góry do dołu, czyli od przodu do tyłu, patrząc na kartkę, jak go rysujemy, od przodu do tyłu. Czyli co robimy? Zabieramy komuś, czyli najpierw otwieramy przepływ, a później jest zabranie, czyli bierzemy za siebie, do tyłu, za siebie. Czyli znowu łacina obróciła do góry nogami, czyli tutaj jest dawanie, a w tym przypadku jest zabieranie. No rozumiem, no ale jeszcze... jakbyś tutaj przy tym D przedłużył tutaj to U, które by wychodziło za tą pionową kreseczkę i obrócił to pionowo, no to by podobnie przypominały jak tą runę z tym daszkiem, tylko bez daszka. Nie? No, ale tutaj też wtedy by powstało zamknięcie. Wtedy nie byłoby celu, jakby nie było tego ostrego kierunku tutaj wykazanego, nie? Tak. No, bo przyjmuje się, że D to jest jakby połówka całości O, że dajesz komuś coś od siebie, czyli dar. Spak czytane rady, no bo tu R pokazuje ci jakąś energię radosną, czy energię wibracji szczęścia, ciepła. No ale wiem, o co tobie chodzi pod kątem porównaniu z runami, że tutaj te uproszczenia, po prostu dużo tracimy informacji na temat wizualnego piktogramu. No i tracimy, ale tak naprawdę nawet zamieniamy informacje, czyli jakby tutaj jest dawanie, a tutaj jest właśnie, nie ma takiej strzałki, nie ma nic, co dajemy, nie ma ręki. Hieroglif dy to jest ręka, dająca ręka, to jest hieroglif dy, tam jest jakby bardzo mocno pokazane, że daję. Runa dy też jest mocno pokazana, a łacina to już pozamieniała po prostu to, co tutaj jest. Łacina, no tam nie wszystkie litery się łacinie udało zepsuć. Przykładem jest litera O, gdzie jednak jest jakiś sens zachowany, gdzie O oznacza okrąg, otacza, bo jak mówimy no tak. O, no to robimy okrąg. I teraz łacina narysowała, tak, i łacina narysowała O jako okrąg, ale to też jest jakby z punktu widzenia czarnomagii, akurat O jako okrąg jest takim symbolem, który właśnie wysyłasz hipnotyzującym, jest to symbol, tak? Więc jakby łacina tutaj akurat jest to taki
dla reklam, dla przekazów jest to taki bardzo istotny symbol, nie? I dlatego on tutaj jest zachowany do manipulacji moim zdaniem, a runica z kolei tutaj jest już kiedyś inaczej się pisało runy, one były oparte o kwadrat. Tutaj ta czcionka, ten font jest już spłaszczony, żeby więcej po prostu tych run się zmieściło w jednej linijce. Ale jak runy powstawały, to one były narysowane na kwadracie. I ta kreska jest symbolem średnicy okręgu, a ta kreska była pod kątem 45 stopni do tej i ona była symbolem promienia. Czyli była narysowana średnica i promień okręgu, koła, co no, już łatwiej za pomocą kresek nie dało się tego zobrazować, no bo jakby nie patrzeć, runy są symboliką mowy i najczęściej one obrazują to ułożenie buzi i gardła, ale jednak nieraz tak jak w tym przypadku myślę, że tutaj jest bardziej ta średnica i promień jako symbol tego koła po prostu, że no rozumiem. Tutaj układamy to w buzie. No jak usta są w kształcie literki O, no to te wiele słów jak ocean, otaczający ogród, orzeł, który krąży dookoła, wypatrując swojej z góry jakieś tam ofiary. Orka, kiedyś to się robiło, że tam dookoła, w środku rolnik stał i orał dookoła po prostu tym koniem. Na tak, O, dokładnie. Oznaczający na O. Dokładnie tak. No, a tutaj jest z kolei na przykład litera O dla przykładu, bo ona jest bliska do O. Jak już no mówimy tak. O, to nie mówimy AU. Nie, ona nie jest pokrewna z literą A, tak jak to sugeruje łacina, tylko zobaczcie, ona tutaj jest bliska do O, tak? Tutaj jest po prostu kreska dodatkowa, tutaj w środku, która jest symbolem też trochę, zobacz, bo ta runa też może być symbolem trochę cyrkla, czyli jeśli weźmiemy, że z jednej strony będzie igła, a z drugiej strony będzie jakiś rysik, to ona może narysować nam wtedy koło. A tutaj jak weźmiemy ten i to jakby było cyrklem, czyli tutaj mamy igłę, a tutaj mamy dwa rysiki, to wtedy powstaje nam okrąg w okręgu, czyli jeden w środku drugiego, połknięty okrąg, znajdujący się już w środku. No i albo też tutaj bym chciał powiedzieć dwa razy o, prawda? Tylko jedno głośniej, tak. Drugie cicho. O. Jedno w środku. O i mniejsze no całkiem, o. Całkiem możliwe, o, że... O. Tak. Czyli dwa o. Całkiem możliwe, że taka pierwotnie był taki zapis, że dwa o, tylko jedno głośniej, drugie ciszej i wtedy jest o. Bo tak naprawdę usta dalej układają się w o. Tak, tak, ale tutaj też pracujemy trochę tym gardłem. Że tutaj możemy tym, symulujemy to połykanie, bo tutaj jest też jakby język i on się trochę cofa minimalnie i gardło też jakby też z połykaniem. No i dlatego on oznacza połknięcie. I teraz w naszym języku, bo to litery on i e są takie, są to samogłoski, które w większości narodów już nie istnieją. Jakby większość krajów ma usunięte, nawet języki słowiańskie pousuwane mają te litery O i E. A one są takimi bardzo też istotnymi znaczeniami i dlatego właśnie myślę, że to lechicki język, polski język jest pierwszym językiem przed tymi wszystkimi językami słowiańskimi, dlatego że one już mają usunięte O i E. Wszystkie inne języki słowiańskie, które są, a te litery są w tak wielu różnych słowach i są w takim podstawowym znaczeniem, że tam już myślę, że są modyfikacje usuwające te litery. No całkiem możliwe. Ale przejdźmy do jakiejś literki K, na przykład literka K bardzo ciekawa jest, bo... Literka K. Bo dlatego o tym mówię, o tej literce K, bo łacinicy ją czytają odwrotnie, czytają ją jako C, prawda? Dla nich to jest literka C. Mhm.
Ogólnie litera K, jak mówimy K, no to ona jest taka bardzo subtelna, to jest K, K, K. Używamy tutaj samego garda do powiedzenia litery K. Buzia, język, nie ma znaczenia, jak my położymy, czy będzie K. Obojętnie, jak to poukładamy, dźwięk powstaje tutaj, w tym miejscu. I tutaj najważniejsze jest to gardło. Tak. I teraz istotne jest znaczenie litery K, bo ona jest najbliżej serca. Ona jest tutaj, idzie, ten dźwięk jest najbliżej serca i jest to pochodne z sercem, czyli dusza, intuicyjnie, konkret, czyli kardiolog na przykład. Kardiolog to jest na K i kiedyś kard ze staropolskiego kart oznaczało słońce. I kiedyś Kraków nazywał się kardą, czyli dom kard. Dom kard, bo to jest jakby tego serca, bo to jest K, K. Nie. No ale to też w sanskrycie K też oznacza słońce, wiesz? Krytyka, konstelacja jest na K, oznaczająca narodzenie się wiosny, też słońca. Duża energia, tak samo jak się kicha, to też jest, wychodzi to skumulowana energia nagle i coś nagle wybucha. Bo jak wiesz, to wiosna, to te kwiaty jak się otwierają, to jest 1-2 dni i się już wszyscy orientują, że pęczki i pąki kwiatów się otworzyły. Dlatego tak, tak, dokładnie. To jest życie. Słońce, słońce w astrologii rządzi sercem. Także słońce rządzi piątym domem lwa i jest ściśle związane z sercem. Także ten kardiolog na K to też chyba nieprzypadkowo. Tak, tak. No i tutaj i teraz to K to właśnie znaczenia dusza, intuicyjnie, konkret, ale też wiedza, no bo jakby jak jesteśmy w sercu, no to to jest ta mądrość, to są... No tak, ale zauważ, że słońce to jest solarne bóstwo, prawda? Praktycznie wszystkie religie na świecie opierały swoje religie na słońcu i mamy takie słowo jak kagan, ksiądz, kapłan, kahuna, to jest wszystko na K. Tak, tak, tak. No ale to też stąd, że to serce blisko jakby duszą, duch, bo to też jakby ten ksiądz i tak dalej, to właśnie z tym... No sol, słońce i sol, dusza, nie? Tak. No i też jeszcze K to też żywa istota. No ale jakby co, wracając tutaj do tego zapisu run, no to w runie mamy narysowane gardło, czyli jest tutaj same gardło narysowane, że buzia tak otwarta, gardło, a zobacz tutaj jak jest łacina. Jest ten znak taki sam jak w runie, ale jest jeszcze ta dodatkowa pionowa kreska, która jest symbolem zamknięcia tego gardła, czyli ona jest postawiona tutaj właśnie na wylocie gardła, czyli łacina zamknęła gardło, zamknęła komunikację, bo to jest symbol zamkniętego gardła, czyli przeciwieństwo, kolejne przeciwieństwo. Tutaj mamy komunikację, a tutaj jest zamknięta komunikacja. Łacina ucina, po prostu. A z kolei G, no bo K i G to podobne, K idzie tutaj z dołu gardła, a G idzie nam góra gardła jest dźwięk, gdzie jest w innym gardło jest tak ułożone, że w innym miejscu zaciska się to gardło w górze i ten dźwięk przez to idzie tutaj nam tak z głowy, że wibruje nam głowa, g, 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 ten mózg, aż tak czuć, jak to tak jest. No i to g, to stąd jest znaczenie, czyli ego, rozum, to co, ale rozum jako ten fizyczny. Co też jest konsekwencją zmysły ciała, ponieważ ten fizyczny ma podłączone nerwy i te zmysły ciała, wzrok, słuch, węch, wygoda, ciepło, zimno, to wszystko jest na G, związane z tym G, dlatego jest to grzej. No zagęszczenie też, nie? Literka jakby wskazująca na coś, co jakiś gród, okrąg otwarty z drzwiami, prawda? Możesz wejść, możesz wyjść. Gród też, bo ogólnie gród to już myślę, że jest uzupełnienie rodu, bo tutaj mamy ród, ale to G jest też jakby kolejnym znaczeniem powiązanym z grodem, to jest grawitacja i przyciąganie, dlatego że jak są jakieś jednostki G, czyli ego, czyli jest jeden żywy i drugi żywy, który ma swój mózg i ma swoje imię, to oni mogą
ze sobą chcieć przebywać albo nie chcieć przebywać. Mogą się darzyć większą sympatią albo nie chcą się darzyć większą sympatią. I przyciągają się albo się odpychają. Czyli działają na siebie jakieś siły. Chcą albo nie chcą. I tutaj też może to być powiązane z grawitacją. Czyli odpychają się albo przyciągają, bo są dwie niezależne jednostki, które na siebie jakoś wpływają. I stąd jest to znaczenie G jako grawitacja, przyciąganie, zmieniania jakby czegoś w przestrzeni, ale poprzez takiego przesuwanie jakby jak mag. Czyli mag może przesuwać coś, to G jako grawitację, zmienia grawitację. No to przyciąganie, tak, na G jest takie sanskryckie słowo mag, mag. I to jest to G na końcu, magnes, związane z właśnie, magnesem. Z magnesem, dokładnie. No, no. I właśnie mag, konstelacja maga przyciąga pozytywną karmę, załóżmy z poprzednich wcieleń. To przychodzi tutaj i przyciąga to, ciągnie za sobą pozytywne coś. Ale no, też miło, oznacza... Miło z tym magą. Maga, no. To lwa, to jest nazwa lwa oczywiście, ale temu jest taki pierwiastek, fosforan magnezu, to jest właśnie dla tego znaku przypisany też magnez. W ogóle wszystkie rodzaje magnezu to dla lwów przypisane są. Ciekawe, no bo to też jakby, no, jakby związane ze Słońcem lew, a Słońce akurat w naszej przestrzeni ma największą grawitację, więc to też mogą no, być powiązane. I serce właśnie też ma największą grawitację. Najwięcej zawałów jest przez brak tego G, magnezu. No i teraz tak, zapis runiczny G, no to mamy pokrewieństwo dźwięku G i K w runicy jest zachowane, czyli widać G, K, G, K. I w obiecadle, o którym zaraz sobie też powiemy, no to ta kolejność liter w obiecadle jest zachowana, a w łacinie już nie jest, jest w innym, nie ma K, kgy obok siebie, tylko jest o gdzieś porozrzucane, czyli to dźwiękopodobieństwo nie jest pokazane w łacinie i też w zapisie łacińskim też tego nie ma. Tutaj akurat w runicy to mamy jasne pokazane, że mamy to gardło, ale dźwięk idzie z góry gardła. Z góry gardła. I tutaj możemy też tą kreskę symbolizować jako właśnie już to ego, czyli nad gardłem, to co jest nad gardłem, czyli ten mózg na przykład tutaj w tym przypadku. Zapis łaciński G, no to mamy głowę, po prostu mamy głowę i w środku jest tutaj wskazanie jakby ta kreska, to moim zdaniem symbolizuje to ego, czyli to co się znajduje w głowie, to co jest po prostu w głowie. A G w małe to jest odwrócone do góry nogami. 6. A 6 to jest czakram szósty. To jest też ego. Czyli szóstka. Bo to jest symbol G. I dlatego masoneria podpisuje się IG, bo tutaj już jest ego, analiza i tak dalej, ale też lepszy, gorszy właśnie, ale i podpisuje się tą szóstką też, czyli to jest tą symbolem tego, jakby kto jest szóstym prezydentem Ukrainy. Obecny prezydent to jest szósty, nie? Też na przykład. Więc to jest takie wszystko. To... Inny mózg, jak już tutaj mówimy o innych literkach, no to I to istota. Ale tutaj już mówimy o takim mózgu, bo jak mówimy I, to jak mówisz I, to jest samogłoska, która łączy dźwięk K i G. Jak weźmiesz, jak zwrócisz uwagę, jakie złożone gardło przy powiedzeniu I, to K robi taki ruch na dole gardła, G robi na górze gardła, a I uchyla K i G. Czyli i tu jest lekko otwarta przestrzeń i to powietrze tak przelatuje lekko zaciśnięte jak w K i G, ale jednocześnie cały czas otwarte. I właśnie I to jest połączenie serca i umysłu. Czyli już jest istota, która już może podejmować decyzje na podstawie serca i umysłu, czyli już są uczucia i teraz nie wiemy, czy ona podejmie decyzję na podstawie ego, czy na podstawie serca. Czy to już po prostu jest taki mózg, ale już w połączeniu z sercem.
albo jako cała istota. I to jest znaczenie i. Teraz zapis i w runicy to jest prosta kreska, ponieważ jak piszemy nożem na drzewie, no to nie możemy robić małych kropek, no bo nikt nie zobaczy małej kropeczki na sęku gdzieś. Ale prostą kreskę już zobaczymy. Więc tutaj jest i jako prosty, tworzący jako istotę, czyli tutaj akurat symbol prostego, czyli jest przepływ z góry w dół. To jest też symbol przepływu, czyli jest istota, która żyje jakieś połączona z górą. A symbol łaciny z kolei tutaj i jest skopiowane, duże, a małe i to jest już istota narysowana. Czyli mamy tutaj człowieczka, który ma głowę i tułów. I teraz... No ale, no, a wiesz co, taki przykład dobry trochę był, co widziałem u ciebie, rodzina, rodzić, to tutaj na takim morfem, masz to może na slajdach gdzieś? To samo ród ogólnie, ry to... Ród, tak, 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 chodzi mi o przykłady, bo mało przykładów mamy słownych, więcej tak bardziej omawiasz te litery, tylko mi chodzi o to, żeby widzowie też mogli gdzieś to powiązania. A wiem, że fajnym takim było przykładem te wyrazy związane z rodem, z rodziną, radiacją. Akurat mam trochę przykładów akurat, ale z rodem, no to musiałbym włączyć prezentację, ale nie wiem akurat, gdzie ona jest, chyba że... No tutaj mamy pierwotne słowo określające, co dzisiaj Polacy wiedzą, że takie słowo jest jak ród czy naród, ale nie za bardzo rozumie znaczenie tego. Zauważyłem, że Polacy używają słów, ale nie rozumieją znaczeń. Że to jest takie mówione, bo trzeba się nauczyć tego słowa, a na pamięć, czy jak się uczyli alfabetu, ale nikt nie skupia się nad znaczeniem danego słowa, żeby znaleźć sens tego słowa. No niestety tak zostaliśmy troszeczkę nienauczeni tego, jakby tak delikatnie nazwę, że mamy pod nosem bardzo wysoką mądrość, że tak to nazwę, bo ja twierdzę, że nasz język jest najbardziej zaawansowaną psychologią, jaka w tym momencie jest zapisana na ziemi, w ogóle taka dostępna, jako dostępna wiedza, no bo jednak ten język dostępny jest, i każdy ma, żeby dostać słownik, ale niestety nie zauważono, że nasz język jest zaszyfrowany. A jak rozszyfrujemy go, to tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych informacji na temat nawet technologicznych, których w tym momencie nie ma. Wiemy, że już coś istnieje, tak na przykład słowo dowody. Mamy dowody. Czyli wiemy, że mamy struktury w wodzie, które możemy odczytywać z nich informacje, ale nasi przodkowie zrobili ku temu słowo, dowody. I to słowo dużo dłużej istnieje niż mikroskopy, więc wiedzieli, że woda przekazuje informacje i można z niej jakoś to odczytać i dlatego woda jest najlepszym dowodem. A teraz my dopiero do tego dochodzimy i nasz język jest bogaty w takie właśnie smaczki i rozszyfrowanie go pokazuje nam inny trochę pogląd na świat naszych przodków, że na różne rzeczy, które my teraz patrzymy jako na przykład na jaskinie, że to jest dziura w ziemi na przykład, albo dziura w skale, to dla nich było coś, co było rozwojem jod, czyli nadświadomości, bo jod to właśnie jest nadświadomość, wyższe ja, i tam byłeś odcięty, nie miałeś do czynienia ze światłem, dlatego można było popracować ze swoim mózgiem, swoją wyobraźnią, przyjrzeć się temu, co ona produkuje, jak działa DMT i później dzieje się tak, że jest jama, czyli J-A-M, co oznacza otoczenie zmienia wnętrze, czyli wewnątrz tego zmienia się otoczenie. Jak ja rozmawiam z joginami, to oni twierdzą, że po kilku dniach przebywania w takiej jaskini całkowicie odciętym od słońca powstaje tyle DMT, że tam tworzymy nowy świat. On będzie bardzo szybko pokazywał nam, co my mamy w głowie, jak jest poukładana nasza głowa. I... No to na J się zaczyna określenie w astrologii pierwszego znaku barana, czyli ja jestem, jam jest. To jest tak, bo to też baran, który rządzi głową. Jeśli chodzi o astrologię medyczną, rządzi właśnie głową. No i baran, to jak już też rozmawialiśmy sobie
przez telefony, to brama, tak? Baran jest związany z wschodem słońca, jest to wiosna, symbol wiosny. Brama, przejście, tak. Przejście z ziemi na... Tak. Z ciemności do jasności, dlatego, a później pokażę Ci określenie trzech rodzajów barana w wedyjskiej astrologii. To ten pierwszy jest na A, czyli określający zmianę stanu. Ja dalej twierdzę, że to nie jest baran, który tak naprawdę powinien zaczynać nowy rok, tylko oni w tych systemach wedyjskich, jest ponad 30 rodzajów systemów astrologicznych, ale rozmawiałem z kilkoma takimi braminami, którzy mają swoją teorię, że pierwsza wedyjska konstelacja powinna być na K, czyli krytyka, która pokazuje pierwsze słońce, bo w większości pokazuje barana na A, a ten Aszwini, ten pierwszy baran, on ma cechy takie jeszcze żywioł wody, taki jest inny troszeczkę, on nie jest taki związany z tak ogromną energią słońca, tak jest tak pomieszany. Tak, tak. Także jakbyś coś więcej tutaj na temat tego rodu. Co do rodu, tak. No to jak już mówiliśmy, ry to częstotliwość. I ród jest związany z jakimiś częstotliwościami, czyli już coś przechodzi, tak? No bo ród to też karma rodowa, jakieś takie informacje i to wygląd na przykład, tak? Bo to jest jakaś już częstotliwość, już wygląd. Może też jakieś choroby rodowe nieraz są, pod tą częstotliwością się mogą kryć. Albo talenty rodowe, bo to też mogą być jakieś rzeczy, które łatwiej przechodzą, czyli są to jakieś częstotliwości, a od to mamy konkretne od, czyli od kogo mamy te częstotliwości. Tutaj wskazujemy, od kogo jesteśmy częstotliwością jakąś. Więc ród to w taki sposób jest. No i mamy wiele słów związanych z morfemem ród, bo morfem ród to już jest taki bardzo znaczący, w wielu różnych słowach występuje, tak jak rodak, mamy rod, tutaj mamy ród. Rodowity, czyli ród w, rodowity, czyli w rodzie jakimś. Poród, czyli mamy poród, czyli powiększa ród też, no bo to jest jak powiększanie tak. rodu. Rodzi, czyli ród. Ale rod nie tylko poród, tak, jakbyś cofnął ten poród, może też oznaczać, że ktoś przychodzi po linii genetycznej jakiegoś naszych przodków, prawda? Czyli jakby jest po genach jakichś swoich dziadków, pradziadków i to po ród. Też po tak można na to spojrzeć. Można na to spojrzeć w taki sposób. Tak, no ale ogólnie do rodu, czyli rodzi, to jest rudzi, tworzy ród. Dzi morfem, dzi litera, dzi dźwięk oznacza tworzenie, czyli rudzi, tworzy ród. Rodzice to tworzą cię, czyli rodzą cię, rodzić cię, cię urodzili. Rodzina to jest rodzina, czyli jak rodzi, to może być rodziną, czyli facet z facetem nie urodzi, no to już według naszych przodków rodziną nie może być, tak? Tak, tak, tak. No bo to jest po prostu taki, wiesz, łatwy przekaz, a jak tutaj są jakieś tam propagandy, że dwóch facetów chce sobie adoptować małą dziewczynkę, no to jak to wygląda, no? Tak, to ani nie jest zgodne z przekazem słów, bo to nie pasuje, nie może być rodziną, bo nie rodzi. Tak, no to nie może być rodziną. Rodzeństwo, no to mamy rdzeń. Rdzeń. Tutaj już jest z rdzeniem coś związane, czyli jest to od rodu, ale z tak. rdzeniem. Jest bardzo bliski, tak? Kaziroctwo. Tu mamy tutaj też ród w środku, ale kazi, czyli kazi ród. K to jest dusza, jak już mówiliśmy o tej literze K, kaka z serca, to jest, a zi to jest niszczyć, czyli dusza niszczy ród, czyli kazi ród. Dorodny to do rodzenia, dorody. No, albo pana... Dorodny, czyli zgodny genetycznie też, także tutaj może być też informacja o genach. Tak, czyli może rodzić. Albo panna, no to już jest panna, na pana, czyli już jest no, na pana już gotowa. Ale nie, no ogólnie to jest no. tak, że w naszym języku jest bardzo dużo słów związanych z seksem. Tutaj jakby ludzie, jak powstawał pierwszy język, no to tworzono porównania do czegoś, co każdy zna. No to jak określamy już pannę? No panna to już jest dorosła dziewczyna, no to
już może z panem, tak? No jakby to jest takie, wiesz, to jest takie, no porównujemy, tak? No rozumiem. Porównujemy, no jak wiesz, nawet jak jesteś wujkiem albo wiesz, no bo jak kiedyś też jakby patrząc na słowa naszego języka, no to wolność seksualna i ogólnie seksualność była na poziomie takim codziennym, czyli każdy to znał, bo jak mówimy wóż, to wyłóż, tak? Jak wytłumaczysz swojemu dziecku słowo wóż? Bo to jest wyłóż, czyli wyłożu, tak? Więc wyłożu. To co się robi w łożu, że tam się wkłada? No, no to po prostu każdy to kojarzy. Prostota języka, chcesz, prostota, no. Tak, prostota. A jak chcesz zademonstrować komuś słowo wóż dwoma palcami, bo masz, jesz po prostu na przykład, albo masz odcięty język, bo miałeś wypadek, no to co zrobisz? No to pokażesz rękę, że coś jest i możesz do środka coś włożyć, tak? No to jest wóż. No to jest, wiesz, jakby prościej się nie da, tak? Więc to jest takie, więc, a jakbyśmy porównali jeszcze wiele innych słów, no to by się okazało, że wszyscy to zboczeńcy, no bo tak naprawdę mówimy językiem seksualnym bardzo mocno, jakby to, co wbrew pozorom, czyli ludzie myślą, że to angielski, czy tam coś tam jest bardziej wyzwolone, to nie, to nasz język jest dużo bardziej, który przekazuje prawdziwe informacje, ponieważ na przykład angielski to ma słowo love, i to jest w rodzinie wyrazów z low, love low, czyli tam to jest niska energia. I samo love to jest ly, o i wy, czyli ly to jest prosty, o to jest okrąg, a wy, czyli ly, o, wy. Tak? To jest jakby przekaz, czym jest miłość w języku angielskim. Po prostu bzykanie jakieś. A u nas jest, akurat mam tutaj jakiś przykład z kochaniem. Samą miłość, no to miłość, jak już zaczniemy od miłości, tutaj na początku mówiliśmy o świadomości, czyli świadomość, świadek otoczony miłością i miłość ze staropolskiego to jest miłość. A no tak. Teraz mamy miłość. I teraz mamy takie słowo jak miło i miłość. I co to jest miłość? No najprościej można wytłumaczyć to, jak będziesz robił komuś miło, żeby było miło, no to miłujesz, no bo chcesz, żeby im było miło dookoła. No, serotonina. Serotonina, czyli serotony, no. Bo to serotony, serotonina to są serotony, czyli serca tony właśnie, bo to są no tak. Kolejny jakby przykład naszego, że to wszystko jest właśnie lechickie, bo to nawet tak jak tutaj, tak? Serotony, sercotony, to są tony serca. No tak. A kochanie, tutaj gdzieś miałem. Bo tutaj też to jest na K, czyli to jak K, czyli to z sercem związane, tak? Bo to K, ta. Kochanie. O, tutaj jest. Kocha, czyli konkretny punkt, połączenie energetyczne. Ko to jest morfem, który oznacza konkretny punkt, jakiś konkret. Ko to jest, czyli K to jest żywy, dusza, serce, a o to jest punkt, czyli otaczamy. Czyli jakbyśmy na kartce mieli narysowanych kilka osób i zaznaczamy kółkiem tą konkretną, nie? Czyli ky i w okręgu, czyli wskazana ta konkretna osoba. A CH to jest połączenie energetyczne, czyli z konkretnym punktem połączenie energetyczne, czyli z konkretnym dzieckiem, bo to jest moje konkretne dziecko, to jest moje dziecko, ja to kocham, bo to jest moje. Albo moja dziewczyna, mój mąż, czy moje konkretne zajęcie, bo lubię to, kocham to zajęcie, bo z nim jakoś mam połączenie energetyczne, z tym konkretnym punktem. No i tak to z tymi słowami. I emocje też tak można jeszcze lecieć, no tutaj wiesz, to można mówić i mówić na temat tych wszystkich słów, bo jest tak bardzo dużo słów w języku lechickim. Masz coś na W, na W? Na literkę W, która często oznacza wiele. Ogólnie W to jest wy czymś. Jak sama litera wy, no to ona oznacza wy. Dlatego, że jak mówimy wy, no to jest też na runach pokazane bardzo fajnie, jak to jest, jak jest zrobione.
tutaj symbol runy wy to jest ułożenie tutaj dolnych ust. Jakbyśmy sobie z boku to położyli, to jak mówiąc wy, to usta możemy mieć ułożone albo tak, czyli ta dolna warga, bo warga właśnie jest na wy, bo ona właśnie o nią chodzi, wy, możemy ją włożyć w środku, czyli możemy mieć między zębami, czyli wy buzi możemy mieć i możemy mówić wy, czyli ona jest w środku i stąd jest znaczenie wy, czyli to jest w środku już, czyli wargę włożyliśmy w środek buzi. No to jest jedno to znaczenie. Wy, jako wy czymś, najczęściej jest to po prostu wy czymś, dlatego warga jest akurat w tym, albo więzień, więzień jest wy czymś, więzi, wiązania, są w jakichś połączeniach, w jakimś otrzasku między zębami, albo wiązanki też później są z tym związane jakieś, czy... co to jeszcze może no włosy, być? Włosy mogą być też na bo jest ich wiele, to też jest znaczenie. Tak, włosy, ale włosy to jest tu już mamy, tu już moim zdaniem połączenie, a os to jest wspólna droga, czyli os. I czyli wy połączeniu wspólnej drogi, czyli to jest symbol anteny, czyli że się rozumiemy, wy połączeniu, czyli tak jak mamy kosmyki włosów, też jest pisane przez os, kos i włos też mamy os, czyli tutaj jest ta wspólna droga, czyli nasz język przekazuje, że to jest antena do połączenia, że mamy no, jakieś całkiem połączenie możliwe. Wspólne. Tak, całkiem możliwe, że to włosy wyrzucają toksyny z organizmu poprzez włosy, ale też niektórzy twierdzą, że są taką naturalną anteną odbiorczą. Tym bardziej, że u zwierząt to funkcjonuje. Włosy w uchu odbierają dodatkowe dźwięki, rezonacje różne. No tak, właśnie też tak myślę. No i a warkocz, takie słowo jak warkocz, jakbyś to przetłumaczył? Tutaj jest kocz, czyli tutaj jest ten. To bym musiał się zastanowić. Ja tak nie wszystkie jak ty już słowa nieraz przeanalizowałem, bo wiesz, ze słowami jest tak, że jedno słowo można często rozkładować na kilka sposobów, czyli zależy jak przeczytamy morfemy, czy przeczytamy po literce, ponieważ w naszym języku, tak jak teraz sobie omawiamy, pojedyncze litery mają znaczenie, ale później jak już wiedziano znaczenie tych pojedynczych liter, pojedynczych dźwięków, to zaczęto to rozbudować i stworzono dwudźwięczne struktury i praktycznie każda dwudźwięczna struktura ma jakieś znaczenie, nieraz częściej używane, nieraz mniej. Nieraz też można zauważyć takie, obserwując inne języki łacińskie, na przykład, które morfemy są częściej używane w tych językach. I na przykład morfem lily oznacza rogatego, czyli ten, który ma rogi. I w naszym języku ten morfem nie istnieje, ale już na przykład w łacińskich to jest często, dlatego jest hell, pisane przez dwa ly, no bo on oznacza rogatego. I w angielskim też jest well, czyli hell i well jest w rodzinie wyrazów i well oznacza wy, czyli w energię rogatego. Czyli jak idziesz w energię rogatego, to dla nich jest dobrze, czyli well. No i to jest właśnie takie, wiesz, przekazanie podprogowych rzeczy. Tak jak łacina właśnie pozamieniała na początku znaczenie tych literek, tak później wszystkie języki anglosaskie, które są oparte na języku łacińskim, idą dalej i zamieniają znaczenie już słów, tworząc nowe definicje, które są odwrócone do góry nogami. Tak jak u nas na przykład słowo dobrze, tak jak już mówimy o tym dobrze, to dobrze u nas jest tak skonstruowane, że to jest do, by, ży, e, czyli do zwiększania ustawiasz energię, czyli zwiększasz energię, czyli robisz dobrze, czyli pomagasz komuś, zwiększasz sobie, innym. I jak jesteś, robisz dobrze, to jesteś dobrodziejem, czyli dobro, dziej, czyli dobro tworzysz w okolicy, to jest dobro, dziej. A osoba, która przeciwieństwem jest, no to robi źle, czyli źle,
czyli niszczysz wzniosłą energię, bo litera zi to robimy jak zi, jak się trzęsiemy, jakby coś się rozpadało. Przeciwieństwo słońca, jest... no, zimno. Tak, dokładnie, czyli zimno, lęk, rozpadanie się właśnie tego typu. I czyli źle to jest niszczysz, ly to jest wzniosło, a energię, czyli niszczysz wzniosłą energię. Albo jest jeszcze całkowicie inaczej słowo skonstruowane, ale jest pochodne, czyli zły. To już mamy wtedy, jak poprzestawiamy literki, zły, zła, to mamy zły. I jak zły zamienimy kolejnościami, to mamy łz, czyli łza, łzie, łzą. Czyli zła, złe, łzę, no to to jest po prostu w taki sposób nasz język jest pobudowany, że poprzez przestawianie literek są pokazane konsekwencje albo jakieś przyczyny. Czyli jak jesteśmy, produkujemy łzy i nie mówimy tutaj o łzach wzruszenia, no to jesteśmy zły, no bo ktoś przez nas płacze, ktoś cierpi. Tak pokrótce mówiąc, oczywiście tam mogą być jeszcze jakieś dodatkowe zależności, ale tak ogólnie reasumując. I teraz jak ktoś jest zły, no to złodziej jest wtedy złodziejem, czyli złodziej, czyli zło tworzy w okolicy. A po angielsku jest to odwrócone do góry nogami. Tam jest well, to idziesz wroga tego, a te wszystkie inne to jest po prostu wszystko do góry nogami. No ale tak sam widzisz, że dalej jednak ostały się te wyrazy, te litery w polskim języku, tylko że nikt nie zastanawia się nad znaczeniem, bo dzieci w szkole, znając metodę pisania run, runicy i tych wyrazów, rozumiałyby dużo łatwiej obrazkowo na bazie piktogramu, co znaczy każda litera, niż po prostu uczyć się takich zlepków na pamięć i jeszcze nikt nie wie, o co chodzi, tym bardziej, że kształt liter mu to nie podpowiada, tak w przypadku litery N, kiedy jedna ta laseczka była wyżej. No tak, ale to we wszystkich. Ale też ogólnie jak ktoś zacznie pisać runami, bardzo łatwo się napisać, uczyć runami, bo to jest 40 kilka znaków i umiesz. To jest, wystarczy dwa listy napisać. To jest jeden wieczór i ktoś umie pisać. To jest, jak ktoś chce, to jest jeden wieczór i umie. To jest 40 znaków. To jest nic wielkiego. A jak ktoś zacznie pisać na co dzień, to zacznie inaczej myśleć o słowach, inaczej dobierać. Jak ktoś pisze, jest pisarzem, copywriterem, to dużo lepiej będzie dobierał słowa i też zauważy, jak zrozumie znaczenia słów, które słowa na przestrzeni tysięcy lat zostały zmodyfikowane, ponieważ nieraz jest tak, że ta jedna litera została, widzimy, że ona nie pasuje. Powinna być ni zamiast ny i na przykład, albo powinno być dzi zamiast zy i, albo powinno, tak jak tutaj na przykład, jest na slajdzie, jest pisane przez złodziej, ale powinno pisać przez złodzi, ej, bo wtedy ta definicja jest dużo bardziej trafna. A pisząc jeszcze runami, no to właśnie dużo lepiej to widać. I czyli ci profesorowie, którzy zmieniali w czasie zasady pisowni, nie znali zasady pisania run. Zasady pisania run, jakby ci, co wprowadzili łacinę, znali zasady pisania run, bo łacina jest oparta na runicy, ale świadomie odwrócona do góry nogami praktycznie każda litera. Pojedyncze nie są odwrócone, ale 90% tam, czy tam 80 kilka to jest odwrócona do góry nogami. Czyli z tego wynika, że nasz język był ten pierwotny język, bardzo stary, który był bardziej skomplikowany, nosił za sobą wiele treści, dźwiękonaśladowczych też, znaczeń. A łacina skomplikowany to myślę, że wydaje się, że teraz jest. Przez to, że jest właśnie tak, podstawowe tak. Znaczenia no zostały właśnie Pousuwane, ale jak wrócimy do podstaw, czyli zrozumiemy, dlaczego runy tak wyglądają i co oznaczają litery, to nagle wszystko sobie uprościmy, bo na przykład usuniemy głoski, nie będziemy musieli się zastanawiać, czy to przeczytać dzi, czy dzi, no bo po prostu runa to runa. Runa jest dzi i piszemy runę dzi. Nie musimy się zastanawiać, czy przeczytać mruz, czy przeczytać mruż. No to tutaj dzi znaczy tworzy, tak? Dzi tak, dzi to tworzenie, bo to jest jakby też związane z ułożeniem ust języka, no tak, ale to tak, najpierw musimy dzy ogarnąć. Działanie. No, działanie, tak. Bo to działanie to jest tworzenie właśnie. I teraz dziaja, bo ty jesteś z Wedów, no to dziaja w Wedach oznacza zwycięstwo.
I teraz u nas dziaja to jest nadzieja, czyli nadzieja. Czyli nadzieja jest nadzieje się, żeby coś się działo, czyli żeby coś się zmieniło. A słowo zwycięż to jest takie słowo, które zostało zmodyfikowane. Nazywy to jest z morfem, który oznacza zwierać, zwieranie jakieś. Zwy cię ży, czyli zwieram cię ży, czyli zamykam, zwieram cię zamykam. Czyli jesteś zwarty w ciemności i zamknięty. Czyli nie możesz nic zrobić. Czyli jest to słowo, które sugeruje dominację. A dziaja to jest działamy. Dziaja, dzieje się, działa. Wtedy mamy w górze coś, co stworzyliśmy. Ale tutaj w ogóle nie ma symbolu podziału, tylko jest właśnie stworzenia razem. I właśnie słowo dziel, bo dziel jest pisane w naszym języku przez dzi. A dzi, jak już mówiliśmy przed chwilą, to właśnie tworzenie. I teraz to słowo dziel oznacza tworzyć. Dziel, czyli tworzysz najwyżej. Czyli tworzysz na najwyższej przestrzeni. To jest dziel. I słowo dzielny oznacza dzielącego się człowieka. Czyli jak jesteś dzielny, to się dzielisz. I dlaczego Jezus nakarmił tam wszystkich na pustyni? Dlatego, że po prostu się dzielił. I to jest cała kwintesencja przekazu. Dzielił, to zaczął tworzyć. Jeszcze mogliśmy poruszyć kilka takich potocznych słów, żeby widzowie się też zainteresowali tym, że jest to jednak, że każde z tych słów ma swoje znaczenie. Może kiedyś uda się to wszystko ponaprawiać, no ale co byś tam mógł zaproponować? Jak zbudujemy świadomość, jak w ogóle budowane są słowa, no to ktoś, jak już będzie miał wiedzę, jak budowane są słowa, no to samemu rozkoduje i będzie wiedział, które słowo jest poprawne, które nie, i z kontekstu będzie można to rozpoznać. W naszym języku są słowa zmodyfikowane i niestety są to często słowa, które są najważniejszymi słowami, czyli w najważniejszych przestrzeniach są to słowa pomodyfikowane. I już tak dostępnie ekran. I na przykład takim, widzisz ekran? Na przykład takim słowem zmodyfikowanym, które jest mocno niszczące, to jest to słowo. Czyli takie słowo, które często słyszymy niestety na ulicy i ludzie wypowiadają je w czasach jakiejś ekscytacji czymś. Czyli cieszą się z czegoś i później mówią zajeb, ist. A ist to jest istota w naszym języku i to jest pokrewne z jest, ist jest. Jak jest, to istnieje. Mi się wydaje, że ten przedrostek za tutaj wszystko zmienia, bo w sanskrycie jebati to jest akurat uprawiać seks, kopulować coś takiego, to jest jebati to słowo, nie? A oni zostało, ale to właśnie przemyciło się to do języka i te zmiany tutaj, czyli ta zmiana za, no to zmienia całkowicie znaczenie tego. No tylko, że to jest tak, to jebati, o którym mówisz, no to właśnie na takich słowach uważam, że język polski jest przed sanskrytem, a sanskryt to gwara lechickiego, właśnie na podstawie czegoś takiego. I teraz tak, słowo jeb mamy czytane od tyłu, to jest bej, bej, bi, 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 czytane od tyłu to jest jeb, 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 jedynie ta samogłoska w środku jest lekko zmieniona dla łatwiejszej wymowy. Na początku w ogóle to jeszcze było z bitem, czyli jest bit, bit, bit i ubijamy wtedy, kiedy chcemy, żeby coś było dopasowane, czyli na przykład bijemy ziemię w wiaderku jakąś, żeby dopasować ją do tej przestrzeni. I morfem it oznacza dopasowanie właśnie, czyli istota wycięta, istota dopasowana do czegoś, podcięta pod coś, czyli dopasowanie jakieś. I dlatego na początku było by it, czyli powstaje dopasowanie, czyli ja dopasowywuję. Później rozwinęło się to bit jako na gramatykę już i zamiana tej końcówki jest bi, biją i tak dalej. I później z tego jest to jeb, 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 jeb.
I teraz bi i jeb jest pokrewne. No i teraz jak kopulują ze sobą, no to jest to takie trochę bicie i słyszymy nieraz jak skóra o skórę uderza. I robi jeb, jeb, jeb. Tak? I dlatego to jebati w sanskrycie jest od tego jebania, ale to jest to ten tutaj widać te trzony, czyli w naszym języku jest cała rodzina wyrazów ku temu i to występuje w sanskrycie jako już pewna odmiana. Ale ten trzon właśnie jest u nas i tak samo jak i teraz tutaj to jeb jest w słowie zajeb, zajebiste, czyli mamy zajebują i istotę później, czyli później możemy wiedzieć, dlaczego wszystko w kraju zajebane, jak wszyscy, o jakie zajebiste, jakie zajebiste. No i zajebane, no. No dobra, wiecie, no ogólnie my mówimy językiem ra, jak tutaj już jest odnośnie ra, teraz odnośnie takich konkretów już, no to ra to jest język, to jest słowo, które oznacza częstotliwość zmienia, czyli rr, jak już mówiliśmy o tym, to jest tak. Częstotliwość, a to jest zmienia, czyli częstotliwość zmienia. I teraz jeśli mówimy o wszechmogącym, a wszechistnienie to jest częstotliwość, to ten, kto zmienia tą częstotliwość, wszechczęstotliwość jest wszechmogącym, czyli jest ra, czyli on jest emanacją, bo ty też mówiłeś o słońcu, że on występuje w religiach jako słońce, dlatego że słońce to jest najwyżej oświecona istota w naszej przestrzeni. Tak? No tak, no dlatego ci mówię, że to jest bóstwo solarne i większość religii się opiera na słońcu. I to nie dziwi, że to jest Ra albo Atom, to jest akurat przeciwieństwo, to znaczy to samo, tylko w różnej oktawie. Dlatego Atom to już jest nazwa też na Słońce, ale zachodzące już akurat w Egipcie. No to widzisz, że chodzi o tą Trójcę Świętą, często nazywaną. Mówi się o tym samym, ale w trzech różnych formach. Jak jest Trójca Święta, to jest znak barana, zaczynające, brama. Tu mamy syna, lwa, son, syn. Dlatego męska energia dziedziczy się też. Każdy król chciał mieć syna, prawda, żeby mieć ten, ciągłość tego rodu. No i strzelcu, zachodzące słońce. W różnych formach trzech. Co tam jeszcze mamy? Tak, co do tego ra jeszcze, bo tutaj jakby to brama, o której mówisz, to tutaj też jest ra w środku, czyli brama, ra, bo tutaj ten baran, tak, on powstaje, tak. Ra wtedy, bo to jest wschód, czyli byra, czyli powstaje ra, powstaje wschód, czyli wznosi się. Teraz mamy słowo słońce, czyli syłoń, łon to łono, a s oznacza drogę, czyli droga łona. Tutaj jakby jest to pokrewne, czyli jest to związane z twórczością, ale już trochę słowo zostało wydłużone i lekko zmodyfikowane, nawet nie zmodyfikowane, inną definicję przekazuje, inną definicję, która jest powiązana, ale w inny sposób. Ra to właśnie to słońce i mamy takie słowa jak rano, rano, nowy ra, razi, ra też razi, zi, jak już mówiłem, oznacza niszczy, czyli ra niszczy, to wtedy jest rażenie. Radość, rażenie i radiacja. Jeśli podwyższone promieniowanie, jest też radiacja w sensie takim, że tu masz rady, jako raduje się, ale to wszystko zależy od częstotliwości. Jak za dużo, no to zniszczy. Tak. Ale to też jest porównywalne, bo jak jesteśmy, radujemy się, to emanujemy czym? No słońcem, świecimy, tak? Z daleka zobaczymy osobę radosną. No tak. Niekoniecznie z daleka zobaczymy osobę zakochaną, osobę w miłości, ale osobę radosną zobaczymy z daleka, dlatego że radość jest właśnie najwyższą tą energią, radość, czyli wtedy mamy najwyższą energię i wtedy cali emanujemy, a przeciwieństwem, akurat tutaj nie mam slajdu, ale jest rach, czyli rachy, pochłonięty rach, chociaż może mam nawet ten slajd, ale chyba nie. Na wierzchu nie ma. Rachy, czyli ra pochłonięty, czyli strach. I rachu, demon w Wedach, to jest ten, tak, który połyka nie... ra. Ten, no bo tak. To jest rachu, to jest ten, który połyka ra, czyli złotą kulę. A ha połyka... oznacza wchłonąć. Ale to jest inne znaczenie, czyli... to jest nienasycony. To jest nienasycony, że wszystko, co połknie, to wyleci to szyją. Nie? Czyli jest to energia bardzo mocno obsesyjna, która się nigdy nie nasyca. I dlatego często nazywana demoniczną, tylko ze względu, bo wszystko, co w przeszłości było obsesyjne, było często określane jako takie złe czy demoniczne, to niekoniecznie musi być
prawda? Jest to po prostu pewna forma. No ale, ale rach, czyli strach, jest związany właśnie z staniem energii. No bo jak chcesz produkować lęk u kogoś, to właśnie ciągniesz energię, tak jak rachu, jest nienasycony, wiesz, nienasycony, cały czas ciągnie. Bo to jest właśnie no to strach, rach. Lęk też jest przed tym nowym, wszystko przed nową drogą jest to też właśnie ten lęk, nie, który występuje przed tym. Tak, i rachu jeszcze jak porównując z nazwą, to ha właśnie to wchłonięcie jest. I teraz jakby porównując jeszcze, bo to nie tylko jest symbol kosmologii, ale też symbol tego, co się dzieje w nas. Czyli jak jest radość, to mamy dość ra. A jak jest rach, to jest pochłonięty ra. Czyli kiedy powstaje rach, strach, dlatego że wtedy, kiedy wierzymy, że coś z zewnątrz może nam zaszkodzić, a my nie mamy mocy stwórczej na to, żeby to zmienić. Czyli nie mamy w sobie ra, czyli nie mamy stwórcy, żeby zmienić daną sytuację, która może nam jakoś zaszkodzić. Czyli jesteśmy rozdzieleni i mamy rachy, czyli pochłonięty ra. A teraz modyfikując słowo rach, dodając przedrostek syty, który oznacza stale, to mówiąc strach, mówimy syty rach, czyli stały rach, czyli bluźnimy, bo jakby w przestrzeni na stałe instalujemy racha. A to, i to jest taki jeden z przykładów zmodyfikowanego słowa, które jak już mówiłem, że te słowa są w najważniejszych przestrzeniach, a rach jest najważniejszą energią negatywną, czyli jest najmocniejszą negatywną i ono zostało zmodyfikowane, czyli to słowo, które jest tak istotne, zostało zmodyfikowane na stracha, żeby stale był rach, a nie rach tylko. A rach jest tą podstawą przekazania wiedzy, czyli rach przekazuje informację, czym jest rach, czyli że my w swojego twórcę nie mamy i zaczynamy wierzyć w coś z zewnątrz, a strach już kamufluje znaczenie, a jeszcze dodatkowo instaluje tego stałego racha w przestrzeni. Więc taka bardzo ciężka modyfikacja. Ra, jako też, żeby można zrozumieć, kim jest ra, no to tutaj jest taki kolejny przykład. Rani. Jak nie ra, czyli nie ra. Jak ranimy, to nie jesteśmy ra. Ra to jest ten, co tworzy i raduje, daje radość, rady, albo daje radio, bo to też jakby jakieś tam częstotliwości. Częstotliwości, no. Tak, ale to jest taki też bardzo rani, czyli nie ra. Co tutaj, co mówiliśmy o tym ni już. Inne, nie razem. Ra, no tak. Razem to jest zyra, razy. Zy, literka oznacza wsparcie, ale z czymś. Ramień. Mień ra. Ramień. My jesteśmy ra, to jest nasz mień. Rasa, no to droga ra, czyli tutaj też nasi przodkowie wskazują, że to droga twórcy. I kiedyś ja to patrzę na to słowo tak, że kiedyś były wojny rasowe, czyli żółci bili się z białymi, czarni z białymi i to były wojny rasowe. Teraz już poszliśmy do przodu, postęp i teraz już są wojny wewnątrzrasowe, ale jakby jak powstawało to słowo, to moim zdaniem przodkowie właśnie pokazywali, że nieważne jaka rasa, to i tak to jest twórca jakiś tam w środku, dalej jest ta iskra stworzenia w środku. Jeszcze chciałem powiedzieć jakimś słowem, ale chyba mi wyleciało. No, tak to wygląda z tym ra. Bardzo ciekawe. Co za to masz? Baśniosłowie. To jest na przykład też, jeszcze też prosiłeś, żeby podać takie słowa stare, które już nie są używane w Lechii, a są takimi bardzo ważnymi słowami. No i jednym takimi, takich słów jest sporo. To nie jest tak, że to są czyli tylko tutaj te, to logia, słów... to jest słowo, prawda? Tak, a tutaj jest po prostu. Tak, tutaj jest. Logia to jest łacińskie już rzecz, która jest związana. Logos po łacińsku oznacza naukę. To jest związane z logiką. Już przekaz łaciński jest. Ogólnie logika i tak powstała w naszym języku, bo log to jest jakieś połączenie. Logo, logarytm.
logo, flag, flog, bo to flaga, flog, no to to są jakby w naszym języku bardzo dużo słów jest oparte o morfem log, a log czytane od tyłu to jest gol, czyli goły. Log to połączenia, a gol to gołasz, golas, czyli taki, który nie ma połączeń. I na przykład taki jest golem, czyli goły, on ma wnętrze gołe, czyli gol M. M to jest element wnętrza, czyli gołe wnętrze jest sterowany, nie ma ducha. I też goły jest mugol, bo to jest gol M i mugol, to morfem gol jest tu i tu. I to M też jest tu i tu, jest jedynie zmieniona litera, bo mugol i golem to jest goły w środku, po prostu jest sterowany. No i teraz ta logika jest łacińskim przekazem, że czyli konsekwencje, czyli zauważenie ciągów jakichś, czyli w logice jakiejś. To jest jakby przekaz łacińskiej nauki, a u nas jest ucz, czyli uczy, czyli dwuliterowy dźwięk, dwie dźwięki, ucz, czyli scal czucie. Czy to czucie, a u to, jak już mówiliśmy, scal, czyli scal czucie, czyli tutaj jest to czuciem już, poczuj to, wtedy będzie ci łatwiej. A tam jest coś takiego. I teraz co ciekawe, te słowa, które są teraz na ekranie, zostały już usunięte nawet z wielu różnych słowników, czyli w wielu słownikach nawet nie istnieją, ponieważ właśnie taki jest wpływ tej łaciny, że zapomnieliśmy, co to jest baśniosłowie, niebosłowie, miarosłowie, wiedzosłowie. Najwyższy czas je używać, bo to są słowa, które istniały i na pewno były dłużej używane. Istniały i istnieją w książkach. Tak, tak, ale i też przekazują więcej informacji, no bo jak mówimy o biologii, oczywiście, to już mówimy o czymś, o bio, a jak mówimy o życiosłowiu, to już wszystko to, co wpływa na to życie, czyli to już niekoniecznie musi być tylko związane z biologią, ale to właśnie emocje, bo to też jest związane z życiosłowiem. Więc jest to szerzej, psychologia to duszosłowie, tak? Epistemologia, czyli jakby... powiem ci... To jest bardzo ważne tutaj, to znaczenie, no bo tutaj masz tak samo jak jest podział chorób, prawda, na ciało fizyczne i na ciało niefizyczne. No i tutaj masz chorą duszę, prawda, jak jest dusza chora, no to przechodzi tu na ciało fizyczne. Tutaj oczywiście jest określana z psychę, jakby to tylko nasz umysł był od tego. No to już jest łacina, bo to jest psycholog, psychę to po łacinie oznacza dusza, więc ta psycha jest wiem, z ale łaciny, jest interpretacja zmieniła taka znaczenia, właśnie, ja wiem, ale to już jest zła interpretacja nawet tego podstawowego przekazu, nawet już tej łacińskiej, to już jest zmieniona, u nas przekaz łaciński, bo tutaj nie powinno być psychologia, tylko duszologia właśnie, albo duszosłowie, tak jak tutaj jest po polsku poprawnie. Bardzo ciekawe. No to dobrze, dzisiaj chyba wystarczy troszkę tego materiału przedstawić. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tego jeszcze. Będą też nowe odcinki. I mam nadzieję, że to zaszczepi zainteresowanie u widzów, zwłaszcza młodych, którzy się może kiedyś zbuntują i w szkole będą pokazywać te wyrazy, które są prawdziwe, a to, że dzisiaj nikt ich nie używa, to nie znaczy, że nie istnieje. No przede wszystkim bardzo istotne jest zrozumienie naszego języka, ponieważ w naszym języku są zapisane odpowiedzi na wszystkie problemy, z jakimi borykają się teraz ludzie. Nasz język jest zakodowany czteropoziomowo, tak w najprostszy sposób to przekazując, czyli każda litera ma znaczenie, czytanie na wspak, dźwięko i gesto na śladownictwo i rodziny wyrazów, które tworzą później nowe znaczenia. I jak my sobie to wszystko podstawimy, to jedno słowo ma rozbudowaną mapę, czyli to wszystko tworzy taką bardzo rozbudowaną mapę, która opisuje rośliny, czyli żyworódka, żyworodzi. Glistnik, teraz się mówi, ale to jest glizd, znik, czyli glizdy znikają. I w takich nazwach mamy bardzo dużo przekazów i dotyczy to nie tylko roślin, ale i też planet. Dotyczy to bankowości,
dziejów, które się działy, bo teraz jakby angielski narzuca nam kolejne słowo his story, czyli jego opowieść. Opowieść governmentu, czyli władcy umysłu, bo to jest government. U nas tak. jest, u nas się działo, czyli opowiadamy o dziejach i tutaj już to też jakby kolejna taka zmiana słowa, że często to historia, a nie dzieje. I teraz już, jak już mówimy o historii, czyli mówimy historia, to już dajemy sobie przyzwolenie na kłamanie, czyli opowiadamy tylko historyjki. Bo to jest kogoś, historia i historyjka. Nie nasze dzieje, nie? Nie nasze dzieje, to jest historia. Ale to nawet nie, to nawet niekoniecznie, że to były dzieje, nawet nie, że nasze. To jest po prostu tylko historyjka. Nikt se ktoś wymyślił, tak? I mówią, że było tak, a mogło być całkowicie inaczej. To już jest w słowie. Tak samo jak ktoś mówi przerwa na reklamy. To mówi przerwa na rekłam. Re to jest morfem, który oznacza powtarzanie, a kłam to kłamanie, czyli przerwa na powtarzanie kłamstw. No i już mogę widzisz. Mówić, że świstak zabija je w tej serwerka i wszyscy... No tak, tak. Coś to musi jak być jednak, takie programowanie, właśnie te wypowiedzi tego błędne muszą mieć wpływ prawdopodobnie na, co ciekawe, bo może te badania kiedyś będą popularne, na nasze kryształki wody, na naszą wodę w organizmie, bo prawdopodobnie jest to reakcja. Kiedyś były takie badania naukowe właśnie chyba, puszczono dźwięk z wysokości nad pustynią i tworzyły się takie właśnie runice, takie właśnie znaki w zależności od częstotliwości. Ciekawe. Tak, tak. No, i ciekawe, to prawdopodobnie ciekawe. Ma to jakiś ogromny wpływ na zmianę naszej wody w organizmie, naszego umysłu, który jest wodą w 99%, na nasze ciało, które jest tam w 70% wodą. Możliwe, że tu jest gdzieś klucz, wiesz, w tym wszystkim. Żeby właśnie nas odciąć od tego, co my chcemy osiągnąć i w jakichś warunkach żyć. Epigenetyka o tym mówi, czyli że na modyfikację naszych genów ma środowisko, czyli wpływ wszystkiego, dźwięk, powietrze, tak, woda, tak. pożywienie. I jeśli tu chodzi o dźwięk, o te wszystkie herce, to jednak może coś być, ja nie powiem dzisiaj jak na 100%, razem nie powiem, ale tu czuję, że coś tam jest mocnego, mocno wpływającego jest. Na nasze życie. No ogólnie jest i co więcej, w naszym języku jest zapisane szyfrem, jak zatrzymać starzenie. Bo to też jest mądrość naszych przodków, która jest istotna jakby z punktu widzenia życia i tworzenia, no bo im dłużej tworzymy, tym mamy więcej możliwości po prostu. I z takim jednym z wskazówek do tego jest słowo żywioł. Bo żywioł, słowo oznacza żywy i on się zaczyna od żywy. Czyli aż żyw to żywy, jest bogini żywa, jest ta żyworódka na przykład właśnie, która daje to życie i żywioł to oznacza żyw i oły, czyli żywa istota okręgi łączy. Czyli jak połączymy wszystkie okręgi, to wtedy jesteśmy żywi. A mamy tam według słowiańszczyzny 5 tych głównych okręgów, czyli ogień, światło, ogień, ziemia, woda, powietrze i światło. Więc jeśli połączymy emocje, żywą wodę, zdrową wodę, ziemię, czyli pokarmy, to wszystko, to wtedy po prostu będziemy mieli żywy. Te wszystkie żywioły, wszystkie paliwa. Tak, tak. No to Paracelsus, ten lekarz, który też był znany lekarz, Paracelsus, był też astrologiem i też twierdził, że choroby się dzieli na kilka podstawowych rodzajów, tam na 5 rodzajów. Przyczynowość chorób, prawda, podawał, że są na różnych tych poziomach. Wystarczy, że jeden z nich jest uszkodzony, to ciało może chorować, to człowiek może chorować. I niekoniecznie to związane z ciałem fizycznym. Nie może być to jakaś forma energetyczna, umysł, psychę, jakieś takie, wiesz, on tam nawiązywał do tego. No dobrze, to ja myślę, że Dary, dzięki za dzisiaj i do następnego odcinka i coś może fajnego poskładamy znowu. No też dziękuję. No i zachęcam do słuchaczy do obserwowania słów.
Obserwowania słów. Tak, tak. Tak, oczywiście później damy pod filmem link do tych materiałów, do filmików twoich, także będzie można sobie zapoznać się z tym wszystkim. Tak. Trzymaj się. No, dzięki Dobrze za powiedziałem? Dobrze powiedziałem? słowy wam. Trzymaj się. Właśnie też, ale jakby też jakby jest, mamy takie słowo jak nara, narka, bardzo piękne słowo, bo to oznacza naryky, czyli na częstotliwościach duszy. Fajny, Jak fajny, mówimy no. narka, to Tak. zostajemy na Bo to jak częstotliwościach się na T jakichś. zaczyna, to tą strzałką, gdzie chcecie gdzieś tam przekierować już, nie? Gdzieś na T. Tak, a jak mówimy żegnaj, bo to jest słowo, które też zostało wrzucone do naszego języka, też mówimy ży, e, gnaj. A gnaj to jest wygnaj, przegnaj. No. A ży to jest zamykać, e to jest energię i gnaj, czyli zamykam energię, gnam. To jest ży, e, gnam. Więc jak ktoś mówi do dziecka, pożegnaj się ładnie z babcią, to jest to dużo gorzej niż jakby powiedział, wygnaj ładnie babcię. Bo wygnaj ładnie babcie jest już mniej obrażające niż żegnaj, bo A żegnaj jak jest się już ktoś. tak bezpowrotnie. A jak Czyli się ktoś. żegnaj to już gnaj No. bezpowrotnie, a wygnaj to Aha. jest wygnaj, ale może jeszcze przyjść. Czyli jak się ktoś żegna w kościele, to co robi? To już gna, czyli zamyka energię gna. Jeszcze robi symbol odwróconego krzyża, czyli symbol zamknięcia. Bo to jest symbol odwróconego krzyża, który zaczyna się od lewej strony, zaczyna się w lewo. Prawosławni zaczynali w prawo, a tutaj zaczyna się w lewo, czyli zrobi się przeżegnanie w ogóle, bo to już jeszcze prze, morfem prze jeszcze wzmacnia, bo to jest pyży e, czyli przy ustawieniu energii. Czyli przy ustawieniu energii, zamknięcia energii gnam, czyli to jest takie bardzo, bardzo słabe. No tak samo jak na przykład klęcz, bo klęcz to jest klę, a klę to klątwa. Klęczy, czy oznacza czuj, czyli klęcz oznacza czy klę, czyli czuj klątwę, klęcz. No No też. i robi to kler, czyli klery, czyli ci, co klną częstotliwości, to jest klery. I oni są czarnoksiężni, bo to jest czarni księża, nie? Czarnoksiężni, czarni księża. Wszystko jest na wierzchu, w naszym języku po prostu ma, właśnie w naszym języku te religie wszystkie są poopisywane. Budda to jest budźda, da budzenie. No i tak naprawdę, to jest bardzo, Dużo bardzo tego jest, dużo tego jest. szeroki temat. W naszym języku jest najwięcej słów na świecie, co też taką ciekawostka, około 5 milionów, jak patrzę w słownikach. Gdzie na przykład w rosyjskim jest 1,5 miliona, a w angielskim jest 350-450 tysięcy, w zależności od słowników. Bo No to jak masz są takie przykład. słowniki, które jeszcze. No, Dokładnie to. tak. Z Rosją to też jest inna historyczna sprawa. Tam oczywiście ci Moskale to oni z tymi Słowianami nie za wiele mieli wspólnego. Później się podszyli pod tych Rosjan, także ta cała Rosja jest pomieszana, ale genetycznie to są takie, można powiedzieć, dzieci Polaków. No No to tak, dobrze. tak. To do następnego odcinka i dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dzięki. Sława wam. Dobra. Thank you.
Akari. Tak będziemy oświecali, starą wiedzę przywracali. Bo nadchodzi człowiek z banem. Kto to człowiek? Jego mość, co podnosi nam świadomość. Nam Słowianom miecze odebrano. Nam Słowianom mieczy nosić zakazano. Nasze ziemie zaprzedano. Nasze imię zapomniano. Nasze miecze odebrano. Lecz nadejdzie taki czas, gdy się zrodzi ogień w nas. Gdy zapłonie wielki głaz, kiedy wróci nasza sława. Gdy zapłonie ogniem lawa. Gdy zapłoną rzeki światła. Gdy zapłonie święta Atra. Gdy nadejdzie nowy czas, gdy wskrzesimy ogień w nas. Mescytowie, Wandalowie, Kelty, Lachy i Harowie. Dzisiaj wstają z kolan, tak jak to się zowie. Okupacji kres nadchodzi, stare musi odejść. Genów braci nie wymarzesz, tam jest pamięć ojców Weda. Wszystko to zatacza koło, nawet będzie nowa szeda. Ryby kończą swoją erę i nadchodzi człowiek z banem. Ni to woda, lecz powietrze, co nam myśleć każe. Mądrości mnogość będzie jak głębokim warze. Mądrości mnogość będzie jak głębokim warze. Nasze prawa pomieszano, prawa ojców odeptano. Nasze księgi pozwalono, w księgach prawa pozmieniano. Prawdę kłamstwo zaprzedano, nasze miecze wyprzedano. W grobie imię pochowano. Gdy nadejdzie nowy czas, imię nasze odzyskamy. Nasze miecze otrzymamy, ziemię nasze pozbieramy. Swe dzieciństwo odzyskamy, wrogów naszych pokonamy. Wody nasze obronimy, ognie nasze zapalimy. Wici wszech popłyną migiem, budzić braci naszych. Śpiących jeszcze za dnia, jak nie zjeść do końca. Lecz pobudka nadchodzi jak promienie słońca. Nasi wstają z kolan, bo ziemia gorąca. Słońce, księżyc, nie obijesz góru, dowie się co robisz. Ziemia to kosmiczna szkoła z belferami siedmioma. Nie ma oceń ani kary. Chcesz? Nie, kiedy chcesz wagary. Różnica jest taka, że to weda nie byle jaka. Sanskryt język nasz pradawny, dzisiaj obcy, kto zrozumie? To zrozumie. Ciocia, caca, mąż Mansuja. Karman, praca, szwar, swar, drzewo, daru, guru, giri. Słyszysz to? Ech, wiele nie zmienili. Żydzi vatti, wiać jak vatti. Kopulować to jebatti. Jednym słowem prawda to jest paraweda. Przodków naszych stara wiedza. Przodków naszych stara wiedza. Rachu ciachu. Rachu ciachu. To jest złowo obsesyjne życie Maja. Robisz ciebie robocika. Jedna wielka baja. A brat Ketu to jest ciało, które tylko czuje. On pamięta żywot przeszły i często
co blokuje. Z pomocą przyjdzie jeden znak od Wenus. Dwie szale chcą być równo, choć będzie trudno. Znak wagi jest symbolem, co równość wskazuje. Sekret jest to wielki, a serce to czuje. Więc w końcu zamknij oczy, niech serce twe roztoczy pajęczą sieć. I w końcu otwórz oczy, zobaczysz sen proroczy, świat, który chcesz mieć. Prawa pomieszano, prawa ojców podeptano, w księgach prawa pozmieniano, prawdy kłamstwu zaprzedano, nasze miecze wyprzedano, w grobie imię pochowano, nam wandalom miecze potrzaskano, mieczy nosić zakazano, nasze dusze skrępowano, imię nasze zacierano, naszą wolność wyprzedano, nasze miecze przetapiano. Lecz nadejdzie taki czas, kiedy niebo stąpi w nas, kiedy ziemia zrodzi nas, gdy zapłonie ogniem w nas. Gdy nadejdzie nowy czas, zmarli będą pośród nas, gdy sięgniemy ogni gwiazd. Dwa, tri, ciatur, pancia, god, oto nagły czasu zwrot. Kalendarze pozmieniali, nowy rok nam w zimie dali. Kto ma wedę, ten dociecze, że nie chodzi tu o miecze, bo to nie jest pieśń zwyczajna, ale broń owocodajna. Wszystkich ma uświadomić, że całe zło może rozgromić. Kto mądrości szuka, do każdych drzwi puka. Pamiętaj o tym, bracie, bo ważna to mudra, że tylko płynąc pod prąd, dopłyniesz do źródła. Do źródła. Więc w końcu zamknij oczy, niech serce twe roztoczy tajemniczą sieć. I w końcu otwórz oczy, zobaczysz sen proroczy, świat, który chcesz mieć. W końcu zamknij oczy i serce twe rozpoczy pajęczą sieć. I w końcu otwórz oczy, zobaczysz sen proroczy, świat, który chcesz mieć. Świat jest istotą, która spogląda na siebie na miliony sposobów, a każdy z tych sposobów jest jedną osobą. Nie przychodzimy na ten świat, my wyłaniamy się z niego, tak jak liście z drzewa. Każda jednostka jest przejawem całości Królestwa Natury, unikalnym aktem całego Wszechświata.